zapytała, jakie są potrzeby, żeby na tym spotkaniu naszym ewentualnie omówić. Więc były potrzeby w zakresie KRUS-u i w zakresie merulacji. W związku z tym mamy tutaj panią z KRUS-u i mamy panów z merulacji z Goleniowa. Podejrzewam, bo że pan jest nowym obsługującym nasze przepontownie. Więc zgodnie proszę Państwa z programem poproszę o zabranie głosu panią z KRUS-u. Czy Państwo macie pytania do pani? Także bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko jest Stefan Kruczkiewicz. Jestem przedstawicielem KRUS-u. Teraz nie wiem, czy chcecie Państwo, żebym opowiedziała ogólnie o zadaniach KRUS-u, o ustawie? Czy macie Państwo jakieś konkretne pytania, skoro było zapotrzebowanie na naszą tutaj wizytę? Tak, jeżeli Państwo będzie się lepiej to... Chodziło nam konkretnie o zmiany, bo rolnicy nas pytają, proszę Panią, jak to jest z tymi nowymi właśnie naliczeniami odnośnie ubezpieczeń wszystkich, szczególnie właśnie to nas interesuje, żebyśmy widzieli, co mówi się rolnikom. To proszę Państwa, na dzień dzisiejszy stan prawny jest taki, jaki był. Nie ma żadnej ustawy, która weszła. Na dzień dzisiejszy, tak, w Senacie bez poprawek przeszła ta ustawa. Natomiast czy prezydent podpisze, jak to będzie? My nic nie wiemy. W KRUS-ie jest cisza na ten temat. Natomiast jedno jest pewne, że przejdzie to. Przejdzie to dzisiaj, jutro, pojutrze. Wejdą te zmiany. I z naszej strony na pewno z Państwem trzeba jedną rzecz. Ponieważ będzie składka zdrowotna płacona przez rolników i będzie płacona od hektarów, więc na pewno wszyscy Państwo rolnicy, którzy są ubezpieczeni, muszą aktualizować te hektary. Muszą, bo to jest rzecz, która normalnie nie są te rzeczy pilnowane. Państwo sprzedajecie, kupujecie. To jest ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników mówi o tym, że rolnik bez wezwania powinien w ciągu 14 dni zgłaszać każdą zmianę, czy domowników, osób podlegających, niepodlegających, czy właśnie zmiany w areach ziemi, tak? Także tutaj na pewno trzeba powiedzieć to, że trzeba to uaktualnić, dlatego że to będą po prostu tego pieniążki, tak? Także my na dzień dzisiejszy nic nie wiemy. Myślę, że Państwo będziecie też wszystko wiedzieć. No media opublikują i myślę, że jak u nas coś będzie wiadomo, to też będą odpowiednie ulotki wysyłane i Państwo będziecie o tym informowani, bo KRUS póki co na razie informuje, Państwo wiecie o wszystkich składkach, zawsze przy przekazach płatniczych składek są ulotki dodatkowe, więc warto je czytać, bo dużo jest informacji, która no nie wiem, w inny sposób do Państwa nie dotrze, tak? Także nic nie wiemy na temat zmian. Ale jedno jest pewne, że te aktualizacje wszelkie należy zgłaszać możliwie jak najszybciej. Czyli to mogę powiedzieć o tym, co wiem, tak? A tak naprawdę wszystko się rozstrzygnie. Ja mam też pytanie, Pani, bo ja dzisiaj na prasie przeczytałam, że teraz do zwrotu akcyzy za paliwo. Podobno, nie wiem, bo to nie było jeszcze druków nowych, nie miały Pani podzorów. Podobno trzeba być jakiś numer KRUS-owski. Numer KRUS-owski. To znaczy numery KRUS-owskie, które na dzień dzisiejszy obowiązują, to jest numer ubezpieczenia społecznego, to jest tak zwany NKP i numer ubezpieczenia zdrowotnego NKU. Pierwsze słyszę o jakichś innych numerach, także do nas nie przyszło. Ja tutaj też przywiozłam, bo to jest prośba odgórna nasza, taka informacja w sprawie właśnie zwrotu podatku akcyzowego, tak? Tutaj mam, ja mam tylko w 10 egzemplarzach to. Ja nie wiem, czy to Pani tutaj mówiła, że w razie czego to wysyły. Nie wiem, czy Państwa to zainteresuje. My jesteśmy naprawdę mało poinformowani, ale proszono właśnie nas przy okazji takich spotkań, żeby to rozpropagować, więc ja 10 egzemplarzy takiego pisemka tutaj przywiozłam, tak? Także to. Także nie wiem, wie Pani naprawdę to, o czym Pani mówi, to do nas mówię, operujemy dwoma tymi numerami jakby Państwa ubezpieczonych w KRUS-ie. No, być może no wie Pani, że praca że to pyta. Niestety właśnie. No ale no, to jest informacja.
już o czym przynajmniej mówić już, nie? Bo będą pytania na pewno i jeszcze mam takie pytanie, co zapytała koleżanka. Gdyby były rzeczywiście jakieś takie zmiany konkretne w tych ubezpieczeniach rolników, to może właśnie na następnym spotkaniu, jakie tam będziemy skakalne, byśmy ponownie z Państwem chcieli rozmawiać, bo jak gdyby nie musimy troszeczkę rozmawiać, bo nie docierają do nich tej wiadomości w ten sposób. No Państwo jesteście łącznikami, tak by nie patrzeć. Także tutaj ja może jeszcze, bo akurat mi się przypomniał, bardzo często teraz rolnicy do nas przychodzą i nie wiedzą, jak jest z rolniczą działalnością gospodarczą. To może ktoś nie wie, to są rolnicy, którzy... A to jest o podatku, tak? Ty masz sezonu. Ubezpieczenie dobre rolnicze, ubezpieczenie obowiązkowe. Nie można podjąć działalności gospodarczej będąc ubezpieczonym dobrowolnie. Nie można. A osoby, które mogą podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą, muszą być przesłyszone obowiązkowo się posiadać powyżej hektara przeliczeniowego, nie posiadać żadnego innego typu ubezpieczenia i nieprzerwanie mieć ubezpieczenie w KRUS-ie co najmniej 3 lata. To są przepisy na dzisiaj. Czy to ulegnie zmianie? Nie wiadomo, bo cały czas się mówi, że to inne rzeczy się zmieni. Na dzień dzisiejszy tak jest. 3 lata nieprzerwanego ubezpieczenia obowiązkowego pozwala rolnikowi otworzyć pozarolniczą działalność gospodarczą. Z tym, że również ona jest obwarowana jeszcze jednym takim przymusowym podatkiem, tak? Podatek, należny podatek dochodowy nie może przekroczyć za rok 2011. I każdego roku jest ustalana ta kwota 2929 zł. To jest za rok 2011. Na 2012 jeszcze nie została ta kwota podana, tak? Także tutaj na pewno nie mogą osoby podjąć pozarolniczej działalności, którzy podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu. Czyli to już za chwilę już mi Pani wyjdzie, że w następnym roku będzie zmiany, nie tak będzie informowany, że jest jakoś ośrodków zdrowotnych, porodowych, zasiłek pogrzebowy, tak jak Państwo wiecie, to jest ryczałt 4800, na dzień dzisiejszy niezmienna, cały czas ta kwota jest, ryczałtem jest wypłacany, tak? Muszą być przedstawione odpowiednie dokumenty, czyli wiadomo, a w KRUS-ie to jest tak. Wniosek się składa w urzędzie, u nas w placówce, czy w jakiejś innej jednostce terenowej KRUS-u, akt zgonu i faktury poniesionych kosztów pogrzebu. I to powinna osoba złożyć taki wniosek osobiście, tak? Ponieważ musi się na tym wniosku podpisać. Znaczy to fakturka, akt zgonu, oczywiście dokumenty tożsamości, na podstawie której można stwierdzić, że to jest ta, a nie inna osoba. Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, tak? Przy dobrowolnym ubezpieczeniu może taki zasiłek pobrać osoba, która co najmniej 12 miesięcy podlega mu przed. Tak? Natomiast z mocy obowiązkowo ubezpieczona osoba praktycznie no, z dnia na dzień. Natomiast też zdarza się tak, że ubezpiecza się osoba, która jest powiedzmy kobieta, tak? W ciąży tuż przed porodem. No nie, czasami to pewne rzeczy też, żeby nie było nadużyć. To trzeba też wiedzieć, że nie ubezpieczamy się tylko po to, żeby wziąć zasiłek i się wyłączyć z ubezpieczenia, tylko to jest po prostu rekompensata za to, że jest to rolnicze ubezpieczenie. To jest jednorazowa wypłata, to jest 2912 z groszami. Niestety nie pamiętam. 76. To się też może zmienić, bo to się zmienia przy waloryzacji emerytur i rent. Tak? Jeżeli wzrośnie ta najniższa emerytura, renta, to również ten zasiłek się zmienia, bo to jest czterokrotność tej. Także tutaj zasiłek chorobowy 10 zł za dzień. I na dzień dzisiejszy nic się w tej kwestii nie zmienia. Czyli 30 dni nieprzerwanej choroby musi być, żeby został wypłacony zasiłek chorobowy. Za 10 dni nie wypłacimy, za 15 dni nie wypłacimy, musi być pierwsze 30 dni. Później choroba może trwać, mogą być już mniejsze zwolnienia, ale nieprzerwanie pierwsze te muszą trwać 30 dni. Zmieniły się również, proszę Państwa, ja nie wiem, też nie wszyscy o tym wiedzą. To już co prawda trwa trzeci rok, zmiana ustawy o emeryturach i rentach i teraz emerytury rolnicze dla rolników na dzień dzisiejszy
60 lat kobieta, 25 lat podlegania wyłącznie ubezpieczeniu rolniczemu, 65 lat mężczyzna, 25 lat podlegania wyłącznie ubezpieczeniu rolniczemu. Są wcześniejsze jeszcze emerytury dla rolników. 55 lat kobieta, 30 lat ubezpieczenia wyłącznie rolniczego i 60 lat mężczyzna, 30 lat podlegania wyłącznie rolniczego. Tak? Także takie osoby mogą korzystać z świadczeń emerytalnych. Renta pozostaje bez zmian, czyli renta minimum 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu podlegania. I dolicza się do renty rolniczej póki co wszystkie okresy przepracowane poza rolnictwem, tak? Czyli świadectwa pracy, to są renta chorobowa, tak? Czyli na pewno no, musi tutaj zaistnieć jakaś jednostka chorobowa, żeby można było się starać o rentę chorobową. Tak, no i mężczyźni 65 lat życia. Będą mieli doliczane na przykład wojsko, bo wie pani, tak, póki co, przed wojskiem praca, tak, po tak, pracy, tak, 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 książeczkę wojskową, tak, również składa się do emerytury, nie jest doliczana w sensie okresu, jest doliczana jako świadczenie, jako dodatek, tak, tak, no. Tak, ale to jest do wieku, do ciągłości pracy, nie, do... bo w momencie, kiedy osoba była w wojsku, tak, ale to była w wojsku, nie były opłacane składki, tak? Czyli to jest składkowe. Tak, ale nie dolicza się. Jeżeli była, powiedzmy, pan 2 lata w wojsku, tak? Od roku, nie wiem, 80 do 82, tak? Od 83 są opłacane składki, my liczymy od 83. Dolicza się jakiś procent. Wie pani, ja tutaj w szczegóły nie będę wchodzić, ponieważ na poziomie placówki terenowej my nie przeliczamy, więc nie chciałabym tutaj błąd wprowadzić. Natomiast na pewno przy każdym świadczeniu należy taką książeczkę złożyć, tak? Lata składkowe dla osób urodzonych po 49 roku są również lata bezskładkowe, czyli praca u rodziców, ale tylko i wyłącznie do 1983 roku. Ponieważ od 1983 roku weszły składki obowiązkowe od domowników i nie ma możliwości już udowadniania na podstawie zeznań świadków, tak? Od tego czasu. A ja mam takie pytanie, może niezbyt na temat, ja nieco się w KRUS-ie poruszam, ale taki mieszkaniec mnie pytał, że on był kiedyś na ZUS-ie, a później przeszedł na KRUS i ma część tych lat właśnie ZUS-owskich, a część KRUS-owskich. To pani mówiła, że się zmieniło, bo tylko te rolnicze. I co się dzieje z taką osobą? Bo on mnie pytał, że coś pomóc, nie byłam w stanie, ale... Zależy, o co pytał ten pan. Tak? O prawo do emerytury, bo on pytał, o prawo do emerytury. To zawsze indywidualnie takie osoby są traktowane. Bo teraz pytanie jest tak, ile ta osoba ma na dzień dzisiejszy, tak? Bo istnieje na dzień dzisiejszy taka możliwość, ponieważ ZUS wypłaca proporcjonalnie do przepracowanych lat emeryturę, tak? Czyli można pracować 5 lat i idę do ZUS-u w wieku, ja kobieta, w wieku 60 lat i proszę, żeby mi wypłacili, składam wniosek emerytalny za te 5 lat. To może być się kwota 100 zł, to może być 50, no trudno powiedzieć. Ale wiek muszę uzyskać. Wiek trzeba uzyskać, natomiast nie jest kiedyś, że muszę przepracować te 25 lat, mówię o ZUS-ie tej, tak. Że proporcjonalnie do przepracowanego okresu. I taka osoba, o której pani mówi, nie znam szczegółów, ale dajmy na to, przepracowała 5 lat, 10 lat poza rolnictwem, tak? I w rolnictwie przepracowała 25 lat. Ma pan 65 lat i przychodzi do KRUS-u, składa wniosek o emeryturę, ponieważ legitymuje się 25-letnim okresem ubezpieczenia rolniczego. Natomiast ma też w ZUS-ie powiedzmy te 10 lat. Idzie do ZUS-u i składa w ZUS-ie odrębny wniosek o emeryturę z ZUS-u. I taka osoba dostaje dwa świadczenia, tak? Z KRUS-u i z ZUS-u. Ale warunkiem jest, żeby w KRUS-ie było te 25 lat. Czyli w KRUS-ie zostało, że musi być 25 lat przepracowane. Tak, w KRUS-ie na razie zostało tak, że nie ma proporcjonalnie. Natomiast gdyby była taka osoba, co ma 18 lat powiedzmy w ZUS-ie i 15 lat w KRUS-ie, dajmy na to. Z KRUS-u nie dostanie taka osoba emerytury. Natomiast bierze z KRUS-u takie zaświadczenie o opłacanych składkach, idzie do ZUS-u z tym i składa ze świadectwami pracy to zaświadczenie z KRUS-u o opłacanych składkach w KRUS-ie, tak?
Czyli od nas zawsze ten okres, za który opłacał się składek, można wziąć. Bo może być też taka osoba, co ma 20 lat, u nas tylko 5. Ale wtedy to się w ZUS-ie jakoś nalicza. Nie, no, nie wiem, jak ZUS to przeliczy, w jaki sposób to traktuje. Naprawdę to już, to też z tego doświadczenia, które mamy, widać, że każdy przypadek jest inny. I trudno to generalizować, tak jak to wygląda. Ale lata składkowe są. Lata składkowe są, bo w KRUS-ie były na przykład opłacane i w ZUS-ie były opłacane. Tak? Tylko jaka jest wysokość świadczenia, nie wtedy jest. No, nie, okej, okay, okay. Czyli można łączyć, tak? No, w ZUS-ie można. W ZUS-ie, w KRUS-ie nie można, okej. Okay. Jeszcze mam jedno pytanie, wie pani, dotyczyło to mojej osoby. Ja mam pytanie, czy coś się zmieniło w ten sposób w tej chwili. Uzyskując, ponieważ byłam na rycie, uzyskałam wiek emerytalny. Potrzebny był mój status emeryta. I musiałam składać zeznania świadków nawet. Mm-hmm. To przecież KRUS ma wykaz, od kiedy jestem, od rolniki, gospodarstwo przyjęłam po rodzicach. Czyli zawsze to byłam. Tu się urodziłam i tu jestem zawsze. I musiałam składać zeznania świadków, że ja to ja. Czy coś się w tej kwestii zmienia, jeżeli ma pani jakieś możliwości, żeby to po prostu przekazywać dalej, że jednak ci ludzie, którzy są tutaj i gdzie są i zawsze są tymi rolnikami, to jest cholera. Powiem państwu szczerze, żenujące iść i powiedzieć, słuchajcie, no potrzebne mi, bo ja chcę status zmienić emeryta. Nie zwiększa się emerytura. 750 zł dostawałam, 750 zł dostaję. To niektórzy stwierdzą, to napisali nawet, że to jest za dużo. No ale tyle wypracowaliśmy. I tylko kwestia załatwiania to trwa. Wszystkie dokumenty trzeba od początku składać tak jak trwam na rękę. Tak ponownie. Czy duplikuje się dokumentacja? To znaczy tak, tutaj, ponieważ ja też szłam na rękę, na pewno nie było tych, bo to ja rozumiem, że były okresy przed 83 rokiem, tak? Że pani pracowała w gospodarstwie rodziców. Tak. Żeby udokumentować... Ja już płaciłam 70 latach składkę emerytalną, wtedy, kiedy nawet jeszcze tylko w życie weszło, no bo... To pani rozumiem, gospodarstwo posiadała... Z rodzicami razem i ja jako domownik, bo była właścicielem, byli właścicielami moi rodzice, ja jako domownik się już ubezpieczałam. W 78 roku moja mama przekazała gospodarstwo na nas. Byliśmy 5 lat zwolnieni. 5 lat, ja z komodzie, taka była ustawa. I teraz, wie pani, te roczniki zostały jak gdyby pokrzywdzone, ponieważ nie doliczono nam pełnych lat składkowych. I mnie brakuje na przykład 3 kwartały składkowe do tego, żebym dostała. I musi pani udowadniać teraz zeznaniami świata. I niestety w tej kwestii to raczej się pogłębia wszystko niż idzie do lepszego. Tak, niestety biurokracja jest ogromna i chyba tych dokumentów jest coraz więcej, zamiast powinno być ich coraz mniej. Niestety jeszcze jesteśmy tutaj na takim etapie, że duże dokumentacje są przekazywane z urzędów gmin i różnie były, z różnych powodów, na tamten czas nam właśnie nie znamy. Tego nie można znaleźć. Raz, że nie można znaleźć, dwa, że są też te daty, są tak rozbieżne między tym, jaki obowiązek powinien zaistnieć, a tym, jak została osoba objęta. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego tak było, tak? My musimy pisać do urzędów gmin. Urzędy gmin napiszą, że nie mają już na ten temat. Więc wiecie państwo, nie dość, że sprawy długo trwają, są nie do wyjaśnienia. Jesteśmy pokrzywdzeni, bo teraz zejdą wszystkie te roczniki moje. Zbliżamy się do wieku emerytalnego. Mhm. Panie i panowie, jeszcze chwilę. I teraz wiecie państwo, ponieważ jestem sołtysem, tutaj już mi też opisano, że 38 lat, bo tyle jestem. I na początku my sołtysi zbieraliśmy na normalne kwitariusze do KRUS-u, rozliczaliśmy do KRUS-u. Teraz nie ma tych kwitariuszy, bo gmina aktywizuje to przez 5 lat, ja tutaj z panią też rozmawiałam, z panią Wód. I nie mamy jak udowodnić tego. Ja mam zeznania świadków, ale tylko o pracy.
Natomiast nie mam brak mi rat składkowych. I tego się nie da udowodnić. Dążę do tego, że po prostu wy Państwo, jako że w środku jesteście, te sygnały powinniście przekazywać. Trudno, ja już powiem, że tak powiedzieć, zjedzono ją na deseli już. Wie Pani, to jest... Ja to przekażę, tak? Ja to przekażę, tylko że moje słowo to niczym jest, tak? Ponieważ mnie jako pracownika, ja jestem zobowiązana przygotowując, powiedzmy, taki wniosek pani czy innej pani do tego, żeby wyjaśnić te niezgodności. I ja nic nie mogę zrobić. Natomiast przekazać informacje zawsze, z tym, że, no ja mówię, biurokracja rozrasta się zamiast... Pani, przekazuj mi informacje, może kurde... Może tak, może w końcu trafi na... Biurokracja jeszcze unijna. No więc ja mówię, nie jestem... Ja tylko mówię... A unijna co? Unijna kasa? Natomiast co pan mówi? Demokracja. Biurokracja. A, biurokracja, no. Własną, mamy to... Starzejemy się jednakowo i sytuacja dotknie teraz bardzo dużą liczbę ludzi. No niestety tak jest. Nie znajdziesz wyjaśnienia, bo ja naprawdę jestem uparta, starałam się dotrzeć do rzeczy i nie, niestety. Tak, bo zeznania świadków powodują to, że pani się okres pracy zaliczy, natomiast tak nie pani tak, okres pracy mi się zaliczy. Bez spadku. To system nie to? I tutaj właśnie. No o tyle mnie dziwi, wie pani, jeszcze jedna sytuacja, że od 74, nie od 70, którego weszło obowiązkowe. Od lipca 77 roku. Obowiązkowe. Tak. No ja nie wiem, ja mam tę ubezpieczoną, jak już pierwsza z tym, bo ja sobie to ze szpitalami, wie pani, że w 74 płaciłam, a już później nie płaciłam. No ale coś tak musiało być. Może z racji tego, że byłam z autyzmem, byłam ubezpieczona, być może, że tak. Ale przecież od tego momentu wszyscy musieliśmy być ubezpieczeni. Więc tutaj należało, żeby KRUS tylko uznał te lata, naprawdę od kiedy był rolnik ubezpieczony i jego domownicy, bo tak wtedy było, że musieliśmy być ubezpieczeni, niejako ja z mężem, mimo to, że właścicielami byli rodzice. I żeby KRUS uznał tylko te lata, od kiedy był obligatoryjnie i wtedy jest łatwiej. No na jakiej zasadzie? Na żadnej innej. Nie ma, ja proszę o wniosek o przekazanie informacji, bo to jest istotne i ja to powtarzam, pewnie tutaj już niektórzy Państwo to wiedzą. Ja to powtarzam i wracam do tematu jak bumerang, bo to naprawdę dotyczyć będzie teraz szeregu ludzi. Moich rówieśników. Dziękuję. Nie wiem, czy Państwo chcą jeszcze o coś zapytać, czy... Bardzo nas interesowały te zmiany, skoro ich nie ma jeszcze. Ale tak jak Państwo wspomnieliście, jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście ktoś z nas, z pracowników czy kierownik, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, na pewno pojawi się. Jeżeli te zmiany wejdą, to chętnie tu przyjedziemy i przekażemy z naszego jakby poziomu, co się zmieniło i jakie powinny być. Łatwiej jest nam wiedzieć, nam sołtysom, bo ludzie jednak nas pytają dużo. Nie, no oczywiście. No, i jeżeli wiemy, to jesteśmy właśnie, wy macie mniej problemów. Zdecydowanie, tak. To jest taka łącznica. Tak. Dobrze, proszę Państwa, jeżeli nie ma, to bardzo Pani dziękujemy. Dziękuję. I przechodzimy do tematu merolacja. Ja myślę, że może tak zaproponujemy, żeby Pan Wojnarowski przedstawiłby nam, jakie plany inwestycyjne merolacja ma na ten rok. Chodzi mi przede wszystkim o wały, o rzekę Głowienicę. Jeżeli Pan jest w stanie coś na ten temat powiedzieć. No, później byśmy poprosili też Pana, tutaj nowego operatora, żeby zostawił namiary telefoniczne na siebie. No i oczywiście Państwo w każdej chwili pytacie Panów o problemy, które nas notują. Czy Pan jest w stanie nam powiedzieć parę słów na temat? Tematycznie zaczniemy od Bobrów. Ponieważ w ubiegłym roku różnie bywało, nieraz nie radziliśmy sobie z usuwaniem tych tam Bobrowych.
akurat dzisiaj w Szczecinie jest przetarg na usuwanie tam do groby. Do końca tego roku będzie umowa z wykonawcą, który wygra przetarg. Na Państwa terenie byśmy wydybowali kanał Kopicki, kanał Świętowicki i kanał Gąsierzyński i Żarnowski do bieżącego usuwania szkół bobrowych. Myśmy tam przyjęli, że co miesiąc te roboty będą odbierane i przyjęliśmy, że około 2-3 razy w miesiącu się zdarzy na Miłoszki pan wymienił? Pan jeszcze raz powiedział. Miłoszki też jest. Powiecie takich 18 cieków, te, które zmieniłem, są na tak w terenie i obowiązkiem wykonawcy będzie w ciągu dwóch, trzech dni na bieżąco czytamy bobrowe usługi. Jeśli chodzi o wały powodziowe, ostatnie wysokie stany wody 14-17 stycznia. Przerwania wału nigdzie tutaj nie było, ale mamy uszkodzone w zasadzie to w większości przez bobry przy stacji pompy Gąsierzynie na wysokości Świętowic, tam w Starym Porcie. To jest na tym odcinku Stepnica-Kopice. Jeszcze jest, wejdę panu w słowo, jeszcze między Piaskami a Gąsierzynę, tam na cyklu również jest przez bobry straszna tama. Nie wiem, czy po bobry ktoś był właśnie. Ale musicie przejść i zobaczyć. Tam nie byliśmy. No bo jest wysoki stan wody i my sobie pozwoliliśmy przejść ten. I tam jest naprawdę, już przelewało się nawet, dlatego proszę przejść. Uszkodziło nam w trzech miejscach, w okolicach stacji pomp na Śmięciu w kierunku Jerszewka. Mamy ubezpieczenie takie typu ciężkiego, mamy powyżej tego ubezpieczenia. I te szkody w ciągu 2-3 tygodni przygotowujemy procedury i to będzie pousuwane. I mamy szkody nad kanałem Żarnowskim, lewy i prawy. Wał na jednym jest 15 przecieków, na drugim 19. To są wszystkie szkody bobrowe i to też będzie usunięte. Jeśli chodzi o koszenie wałów, przymierzamy się w tym roku dwukrotne wykoszenie wszystkich wałów na tym terenie. A jeśli chodzi o konserwację cieków tych podstawowych na terenie Stepnica, mamy wstępny taki plan, ale nie mamy na 100% potwierdzonych środków budżetowych na ten rok. Na razie mamy potwierdzenie, że ma być to utrzymane na poziomie ubiegłego roku. Jeśli takie środki będą, to przymierzamy się do konserwacji takiej gruntownej kanał Kopicki, Świętowicki, Gąsierzyński, Piaskowy, Miłoski i Skorzewski, bo nie był robiony. Z tych większych cieków, gdzie to dotyczy rolników, bo też tam niektóre kanały na Śmięciu, tam po terenach po byłym PGR-ze też będą konserwowane. Tyle o konserwacji. Na temat inwestycji, co będzie w tym roku, na razie jeszcze nie mamy. No wiadomo, że Kopica do lewej, prawy, wał jest dokumentacja. To znaczy, jeśli chodzi o dokumentację i co w planach inwestycyjnych do 2014 roku, w tej chwili jest robiony odbudowa wału Stepnica na Brelantach, Stepnica Brelanty, od zera do pierwszego kilometra. Jest dokumentacja od pierwszego kilometra do końcówki tutaj wału. Jest opracowana dokumentacja na podwyższenie wału od Stepniczki do Kopic, do troszeczkę wyższej rzędnej. Jest opracowana dokumentacja na odbudowę wału Czarnocińsko-Szerło, też podwyższenie. Jest dokumentacja na prawy i lewy wał nad Bobienicą. Jest dokumentacja na odbudowę wału lewego i prawego na kanale Gąsierzyńskim, czyli praktycznie na wszystkie te tereny jest dokumentacja. Prawdopodobnie część obiektów będzie rozpoczęta w tym roku, ale które na dzień dzisiejszy. Nie chciałbym po prostu mówić o szczegółach, bo po prostu nie ma zatwierdzonego budżetu. Taka przymiarka, 70-80%, że Stepnica Kopica tym wał będzie podwyższony i uporządkowany. To jest podstawa i lewy i prawy nad Gobienicą. Te dwa tutaj.
Stację pomp mamy od tego roku nowego operatora, pan Henry Gerbert. I w zasadzie nie powie, jak eksploatację w tym roku na waszym terenie. Już szef mnie przedstawił, więc nie będę się przedstawiał. Dzień dobry wszystkim. Ja obsługuję przepompownię od 34 lat. Akurat tak się złożyło, że w tym roku weszłem na wasz teren, a to ze względu na typ przetargów, jakie obowiązuje, także trzeba szukać pracy tam, gdzie jest, a dlatego tu się znalazłem. My troszeczkę inaczej obsługujemy pompy, tak jak poprzednicy, dlatego że troszeczkę więcej dajemy innowacji, a więc automatyki wstawiamy. Obsługujący nie siedzą na pompach, tylko jeżdżą samochodem od pompy do pompy. Po pierwsze ze względu na BHP, że nie pozwalają, BHP, przepisy BHP nie pozwalają, żeby pracownik sam czyścił kraty. Dlatego my robimy to, żeby minimum dwie osoby były. Natomiast tam, gdzie są ludzie, pojedynczo tam zostają, bo tak żeśmy uzgodnili, że nie wszystko na raz, bo będzie zbyt duża rewolucja i no. Dlatego jest, część zostaje po staremu, część będzie, to znaczy już jest. Zakładamy siatki, takie jak wstępne przegrody. Z tych przegród zielsko będzie czyszczone mechanicznie, to znaczy koparką konkretnie. Mamy taką malutką kopareczkę z bardzo długim wysięgnikiem i z tych siatek jest zbierane mechanicznie. Natomiast same kraty są czyszczone, jest minimum dwoje ludzi, którzy jeżdżą na obiekt, czyszczą kratę, sprawdzają, czy jest wszystko ok i jadą na następną pompę. I tak mają cztery pompy, jest dwie brygady. Jest jedna brygada czteroosobowa tutaj na tym terenie i druga brygada jest dwuosobowa. Podejrzewam, że już wszyscy niektórzy widzą, jak jeździmy, bo jeździmy, to znaczy codziennie są ludzie na pompie. Przy okazji pytanie od razu, jeżeli można. To są nowi ludzie, czy ty? Nowi ludzie. Nowi, tak? Nowi ludzie, to znaczy tak, ja jestem stary, ale ja zatrudnię młodych ludzi, po prostu. Młodych, energicznych. No tak, chodzi o to, czy to są ci, którzy, nie wiem, bo poprzedni operator się zmienił, ale ci, którzy pracowali na pompach, byli ci sami ciągle, nie? To znaczy tak, część została starych. Na Kopicach została pani, która by obsługiwała. Na Żarnowie został pan, który obsługiwał i na Śmieciu został pan, pani, która obsługiwała. No tam się coś zmieni, nie? Proszę? Tam się coś zmieni, czy nie? Nie, tam się nic nie zmieni. Tam się nic nie zmieni. Ci ludzie zostają. To znaczy, ja mówię, że połowa została po staremu, a połowa, akurat tu cała stępnica, jest, brygada codziennie jeździ i mamy, już tu są pozakładane automaty, pompy same chodzą, nie włącza się, nie wyłącza, pompy automatycznie same chodzą. No, teraz przelało, także akurat na brylantach ta trójka, pompy chodzą dwie non-stop, ale jeszcze do efektu jeszcze dalej. Bo jednak tam na brylantach to wał poszedł. Pan Wojnarowski mówi, że nie było przerwania wału. Ale to jest na inwestycji. Ale to jest też gmina Stepnica i tak. Wał, nowy wał, który Państwo budowali, no po prostu nastąpiło przerwanie. Zerwanie. Bo ja rozmawiałem, że tam wszystko siada. Ale przepraszam. No tam, gdzie jest możliwe, to pompujemy. No pompujemy pełną gębą. No efekty dopiero przyjdą, jak się troszeczkę ustabilizuje to wszystko, bo trafiliśmy na okres taki, jaki byśmy trafili. Może ja pierwsza. Jestem sołtysem Gąsierzyna i wie pan co, najbardziej będzie, największe będą problemy, myślę, z Gąsierzyni. Wie pan co, była cofka, pięknie pompowaliście, spali chłopaki, bo my w Gąsierzynie patrzymy, bo my z tego żyjemy po prostu. A teraz cały tydzień woda jest w tym głównym kanale, gdzie między przerwą Gąsierzyna a tym, co jest wskaźnik dla rolników, woda jest tak wysoki stan. Pan Prokopowicz już był u mnie na skargę, co się dzieje z pompą. Pan Szaban był u mnie na skargę, że wodę ma w piwnicy, woda się wylewa, że jest taki wysoki stan, nie wiem. Pojechaliśmy zobaczyć na Stepniczkę, na Stepnicy Porowie jest pusto, w Gąsierzynie jest pełno, nie wiem. Na razie wszczerzam, ale mówię, żebyście uważali, mieli na władzę, naprawdę. Bo rolnicy z Gąsierzyna żyją z tego i naprawdę pilnują. Nie wiem. Mam informację, to znaczy, no nie chcę mówić, że jest inaczej.
ja sam osobiście automaty ustawiałem i automaty, nie mam informacji, żeby automat nieźle pracował. Prawdopodobnie jest napływ tak duży wody, że no być może. Nie nadążyły pompy odpompować. No, sprawdziliście, czy pompy pracują? To znaczy nie pompowała akurat jak byli. Ja nie będę mówić, nie chodziła, bo od razu stają na ulicy, tutaj jest ten asfalt, przy tym jak jest ciągnięta, to od razu woda płynie. Nie? To widać jak tam pochodzi, bo od razu widać jak płynie, bo akurat była wyłączona. Dlatego mówię, nie robię na razie laru wielkiego niczego, tylko mówię, że naprawdę trzeba mieć wgląd i prosiłabym jeszcze o telefon i kontakt jakiś z panem, nie? Bo jednak jak ludzie do mnie przychodzą, to byśmy mieli wszyscy rolnicy, nie tylko ja, bo w Kobicach też pytają. Pani Matys, która ma dużo ziemi, również ma tam wielkie problemy. Też pytała, bo Kopice, bo u nas pompa chodzi cały czas, ale właśnie pani Matys mówi, że na polach woda cały czas jest, więc to się nie skontroluje. Więc czekamy, co się stanie. Ja tego nie jestem w stanie zabezpieczyć, żeby pompa pracuje. Nie, no tam ta Trela nam mówiła, pani Trela, że pracuje no stop, więc tutaj generalnie my mamy tą informację, że jest cały czas, nie? Tylko że my nie mamy automatu, tylko mamy panią, która nam tak informuje, więc tu wiemy. Ona ma cały czas. Tak. Myślę, że niech pan też nie ma automatu, nie? Jest automat, właśnie pan mówi, że jest automat, dlatego jeżeli się coś stało... Jest automat, tam są hydrostatyczne założone i jeżeli tylko przekracza mi na pompie poziom wody zadany, bo to nie jest, że to mnie SMS informuje. Ja zaraz interweniuję. Dlaczego? Takiej informacji nie miałem. To są urządzenia. Sprawy. Właśnie, no nie wiem, dlatego być może tam automatycznie... za wysoko ustawiony ten poziom. Być może. No to znaczy, nie. W porządku. Na okres zimowy, my mamy, bo ja w umowie mam podpisane, że okres zimowe wody są inne od letnich. To tym się nie możemy sugerować, że... Ale taką, jaką mamy. Jesienna zima jest. Wysoko ustawiona. Tylko zima jest inna. Woda jest szeroka w kanale, łąki są zalane, no to wie pan, no musi pan też tak patrzeć na ten skali. Bo jeśli teraz będzie wysoki stan wody, to są torki, napiją się jak gąbka, to trudno nam będzie w kwietniu, w maju wejść w te łąki. Nie pan sobie zdaje z tego sprawy, ja tego mówię. No dobrze, ale... Tak, oczywiście, tak, jeśli tego to moje nazwisko Garbart, Henry. Garbart. RT jeszcze, dobra, przepraszam. To jest 605 427 157. Proszę Państwa, chyba ważne, że w końcu tutaj Stepniczka i Stepnica, no w końcu są i Gąsiężyna są te automaty, bo tu wielokrotnie mieliśmy do czynienia z tym, że operator nie włączał tych pomp, włączał za późno, za wcześnie, różnie to bywało. Więc jeżeli jest teraz już zautomatyzowane, no to mamy gwarancję, że to będzie się chodziło. Wejdę w słowo. Nie są to jakieś automaty super, dlatego że ja wygrałem przetarg tylko na jeden rok. U nas taka procedura jest. Ja mam automaty na zasadzie pływaków i sąd hydrostatyczny. Żeby to było automatyka taka pełna, z falownikami i tak dalej, to są zupełnie inne koszty. To musiałby zarząd zlecić. To ja... Te automaty to są moja prywatna inwencja i po to, żeby ulżyć sobie pracę, dlatego te automaty są pozakładane. Ale są postawione na rzędne, tak, i precyzyjnie utrzymują poziom wody. Rzędne, które mam utrzymywać, to ja jestem w kontakcie z zarządem i ja tylko i wyłącznie na polecenie zarządu, bo jest jakaś... Ja nie mogę sobie, ja nie znam tutaj ludzi, pierwszy raz jestem, tak sobie każdemu jednemu dogodzić, bo to ten jeszcze się tak nie urodził, który by wszystkim dogodził. Jest przedstawiciel, znaczy zarząd meliorację, zgłosić się do niego, oni mi dadzą polecenie obniżyć w ciągu dosłownie maksymalnie 3-4 godziny jest obniżona powierzchność. Wydaje mi się, że nie powinno. Ocenimy dopiero na koniec roku tą moją pracę, ale wydaje mi się, że ja
mówię, 34 lata obsługiwałem przekąpowy i znam się na to. Dobrze, ustawimy niższe. Przynajmniej to z tego wynika właśnie. Ustawimy niższe, nie ma problemu. To nie jest, to nie jest. A ja mogę jeszcze pana zapytać, bo tu pan powiedział tak dosyć szybko o tej przerwaniu wału, tak? Przy stacji pomp w Gąsierzynie, bo tam na drogę się wylewa woda. Nie. Za Świętowicami. To jest... przerwanie to na szkody raczej bobrowe, takie topnięcie wału nastąpiło przy pompie na Gąsierzynie, ale ona się nie przelała tam workami. A takie miejsce jest za od tej strony za Świętowicami w stronę Kopic i na drogę się wylewa woda. Co tam się dzieje właśnie? Są wody gruntowe. Bo to się leje, już całą ulicę zalało i jest lodowisko. Być może, że gdzieś po niski teren przy wysokich stajach był pan Baranowski, ode mnie też był człowiek i to nie ma nic wspólnego z przeciąganiem wału. Są wody gruntowe. Gruntowe po prostu nawet z zalewu idzie. A tam się da coś zrobić, żeby tą drogę zabezpieczyć? Nie da się tego zrobić. Nie, no bo było wcześniej, był problem między Świętowicami a Gąsierzynem, tak? Tam zalewało całą drogę i to była kwestia, z tego co pamiętam, rowów. I tam już jest w porządku, natomiast z drugiej strony się znowu zaczyna... Można to nic, to trzeba by było komunikować, to jest właśnie lewa strona i właściciel kiedyś tam był wzdłuż, jeszcze chyba kanał. Został kanał zasypany wzdłuż lewej szosy i to jest właśnie przyczyną. Właściciel musiałby odbudować ten cały kanał, tak jak... Czyli kwestia kanału właśnie, nie? I nie ma problemu. Z tym, że to mówią, że to jest zarząd melioracji, zarządu dróg powiatowych. Niech pani się zwróci z pismem. A się zwrócę, bo ostatnio było tak, że meliorация poprawiła dopiero to zarząd dróg, a później... To należy, najbardziej to właściciel powinien wyczyścić ten kanał, bo ten kanał został zasypany i to po prostu na drodze wylatuje. Czyli kwestia kanału, tak samo jak tu. W tym momencie należałoby wspomnieć o tym, żeby mobilizować do oczyszczania trzeba wszystkich. Tak jest. I w jaki sposób? Należy do nadleśnictwa i tutaj też jest trudno wyegzekwować. A poza tym trzeba byłoby wspomnieć, że niebawem rozpoczną się prace przy budowie gazociągu. Pozalewane działki, jeśli tam rozpoczną się prace też z przepompowywaniem wody, ta woda automatycznie nie będzie miała gdzie, nie będzie miała ujścia. Przecież te prace podejrzewam, że opada, no, one się rozpoczną, przynajmniej chociażby z tego powodu, że tutaj jesteśmy na tych obszarach Natura 2000 i z tego względu te prace muszą być w określonym czasie zrobione. Z tego co mamy rozeznanie, jak wyglądają obiekty, to jest kwestia 2-3 tygodni, jeśli nie będzie jakichś wielkich opadów atmosferycznych i wysokich poziomów wody w zalewie, to praktycznie w ciągu 2-3 tygodni my obiekty będziemy mieli przygotowane do wiosny. I tak będzie wytrzymać. Nie? Jeśli coś się stanie nienaturalnego, czy coś też przerwie, to będziemy wtedy działać. Natomiast to pani mówi na leśnictwo, my jako zarząd melioracji my się zajmujemy tylko konserwacją, utrzymaniem rzeki, kanałów, natomiast pozostałe urządzenia się nie zajmujemy. A kto pilnuje takich kanałów, o których pani mówiła, że ktoś prywatny, na prywatnym terenie zasypał kanał i może być to związane z tym? Kto tego pilnuje? Starostwo powiatowe. Starosta ma kompetencje przymuszenia właściciela gruntu. Jeśli ktoś zasypał do odtworzenia. Do wyczyszczenia, odtworzenia i tak dalej. W zasadzie do wszystkich podmiotów. Starosta jest tutaj właściwy zgodnie z ustawą. Właśnie trzeba panie wójcie wyjaśnić, bo co niektórzy to myślą, że wszystko to jest wójta wina. Właśnie dlatego trzeba wyjaśnić. No ale to już pani Barbaro, wyjaśnialiśmy to praktycznie wielokrotnie i na spotkaniach wiejskich i na każde pytanie. Tak, to jest sprawa starosty. Tak jest. No i starosta zawsze przysyła pismo, żeby wywiesić, że czyszczenie rowu i tak dalej, że on odpowiedzialny jest do czasu. Pisma są wywieszane, u nas też wisi, tylko że tak, a starosta jakby daje polecenie, to nie wszystkich to dotyczy. Bo kiedyś mnie wydał takie polecenie na piśmie, po prostu mi powiedział wyraźnie tam, że jak tego nie zrobię, to przyślę brygadę i brygada to zrobi, a za to zapłacę, więc
uznałem, że lepiej samemu zrobić, bo może mieć brygada długi ołówek i napisze mi horrendalny jakiś tam rachunek, więc pożyczyłem pieniądze, wynajem ludzi, bo sam przecież tego nie mogłem zrobić. Zrobili na cały sztych szpadla odmulanie tego rowu, ale to na tym odcinku, gdzie byłem dzierżawcą. To było kilka lat temu, prawda. I no to był pięknie zrobiony. Przyjechał pracownik pana starosty, odebrał robotę i dopiero wtedy, bo ja musiałem wyjechać, córce prosiłem, żeby wtedy wypłaciła tym pracownikom pieniądze za tą wykonaną robotę. Ale od tej pory nikt nie tknął reszty rowu. No co to dało, jeśli ja na przykład 200 metrów rowu na przykład na kilometrze zrobiłem, tam jest pogłębienie. Przecież to za dwa tygodnie zamówiło z powrotem. Diabli wzięli moją robotę, a reszta nawet nie była. To znaczy, kiedyś pan Paczkowski wynajął pracownika tam, znaczy naszego sąsiada, żeby wykosił. Tylko wykoszenie, odmuranie, a nieważne tam odmuranie, tam trzeba na przyzwycie. Tam jeszcze za czasów PGR-u, nie wiadomo co tam jest nawrzucane. Prawdopodobnie ten przepust, który idzie z rogu przez drogę do tego, też jest czymś tam zapchany. I tego, ten nowy dzierżawca, przecież jak mówię, od lat, od niepamiętnych czasów, te rowy są nietknięte. Bo tam, gdzie relacja, gdzie jest na przykład pana tego tutaj, tak, pana Andreasa, on tam robił niektóre rowy. Tam jak z tego co wiem, to tam jest robione w tamtym roku nawet gruntowe. Tak, natomiast prywatni dzierżawcy nie kłapią z tego. No ja kiedyś raz zrobiłem, ale na moim odcinku tylko, nie? To jest tak, jak pan mówi dokładnie, natomiast pisma moje do pana starosty, wskazywanie właścicieli gruntów i interwencje starosty polegają na tym, że starosta pisze do takiego właściciela czy dzierżawcy, powołując się na ustawę, zwraca się do niego, żeby zrobił. No wielokrotnie jest tak, że no, ten człowiek czy ten właściciel dzierżawca nie robi nic i na tym się kończy. No i tak to wygląda. Wiemy jak tak jest, tylko nie wiemy, czy to przypadkiem nie szłoby jakoś nacisnąć tej sprawy, bo na przykład u mnie w Budzeniu ludzie mają pretensje do pana wójta, że a pan wójt nie wysyła tych pin do starosty, nie naciska i tak dalej. Słuchajcie, wójt robi co może, do tyle, że przecież wójt nie wyczyści tych rowów. Starosta musi komuś to po prostu kogoś przycisnąć, żeby to ten właściciel to zrobił. A może właściciel ma takie chody u starosty, że starosta go nie naciska, no nie wiem, na czym to polega. To nie jest tak, no po prostu dla konsekwencji, no. Prawdopodobnie, no ale my tu nie możemy nic zrobić. Co jeszcze panowie? A ja chciałam zapytać o kanał Młyński, o to wylanie tej wody na kanale, tak aż, no ja rozumiem, że była cofka i się... No była bardzo wysoko woda, stan wody, ale przerwało aż tam do domostw. Czy tam się planuje jakieś, nie wiem, przeciwdziałanie takiej kolejnej? Kanał Łuński nie jest naszym urządzeniem. Tak, co to jest? Kanał Łuński to nie jest woda, która gdzieś tam pani mówi, doszła do budynku, to nie doszła z kanału Łuńskiego. Tylko rzeki Głowienicy. A co się tam właśnie wydarzyło? Głowienicy. Mnie bardzo cieszy, że tu wiedziałem od dawna, że na Głowienicy oprócz podnoszenia czy remontu wałów będą robione też odtwarzane dwie chyba dostawki. Właśnie w tym rejonie, gdzie jest ten problem z tą wodą. I być może to uzdrowi. Ale ulica Rybacka i Młynarska to... jest zalewana od niepamiętnych czasów. Stan alarmowy dla gminy Stepnica to jest 580 cm. Natomiast w tym ostatnim czasie było 614. I nie ma po prostu możliwości, żeby woda nie wyszła z kanału, żeby nie wyszła z basenu portowego. Po prostu tak jest, było i będzie. No nie ma innej opcji. A jakie szkody to powoduje tam na kanale? Żadnych.
jakoś tak szczęśliwe, że żadne. Woda, proszę Panią, w tym miejscu wychodziła od zawsze. Niech Pani, nie, ja pytam tylko, bo ja nie wiem, ja widzę to, że... Jak to mówi się wszystko w cudzysłowie za Niemców i w tej chwili... Nie, ja się pytam... Drogę, budując ulicę Młynarską od nowa, podnieśliśmy ją o kilkadziesiąt centymetrów do góry, ale przy tak wysokich stanach wody to po prostu jest... To i tak jest, nie funkcjonuje. Wyjść, nie ma siły, ona wyjdzie. Przy stanie wody w 2007 roku, gdy mieliśmy tutaj stan wody największy od wielu, wielu lat. Czy powodzi? Proszę? Czy powodzi? W 2007 roku była cofka, więc w 2007, nie 97, tylko 2007, gdzie był stan wody 6,34. Woda się przelewała już przez korony wałów. Przez korony wałów. Więc cała ulica Młynarska, Rybacka była zalana. Również ulica Kościuszki. Tutaj woda podchodziła pod ten budynek. I to są rzeczy ekstremalne, które nic na to nie poradzimy. Ale tamte kanały przy Gowienicy, tak? Mogą, znaczy te rowy przy Gowienicy mogą na to wpłynąć, tak? Te, co Pan mówi, że będą robione. To znaczy... Problem polega na tym, że jak ta woda już wejdzie, to nie chce wyjść. Ale bo nie ma możliwości odejścia z powrotem. W związku z tym przy odbudowie wału na Gowienicy będą to robione wszyscy takie uchwale, żeby tam miała ujście. Się rozleje przy niskiej Gowienicy, żeby ją spuścić do Gowienicy z powrotem. Mogę jeszcze ja? Ja słucham. Naprawdę, ja się tu urodziłam, już powtarzam po raz setny. I co dla nas zawsze są mało przyjemne, bywają tragiczne. Nauczyliśmy się z tym już jakoś żyć. I na pewno po prostu dzisiaj już nie drżymy tubylcy na ten temat, jak się wznosi, chyba że już jest tragicznie, bo bywają, że tragiczne są. Natomiast każdy kanał, każdy rowek, jaki jest na tym terenie, tylko pomoże ją ściągnąć w ten sposób prawie naturalnie, jak ona tam spłynie do niego, a nic na to nie ma wpływu, chyba by przybić te 5 metrów piasku, który by wymieszać czas tortem, który jest tak samo podciągliwy. I ponieważ jesteśmy poniżej poziomu zalewu, stąd też mamy to, co mamy i nie winimy tu nikogo z tego powodu. Jest to pożywka dla Pani, żeby Pani miała co napisać w internecie. Proszę Państwa, to proszę już jak... Czy mamy jeszcze sprawy jakieś tutaj do Panów? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję. Dziękuję Panom. I poproszę Panią Dyrektor Gotu. Zgodnie z programem. Ja bym chciała zacząć dzisiaj od kalendarza imprez. W zasadzie tylko takiego drobnego przypomnienia, ponieważ było spotkanie, większość z Państwa była na tym spotkaniu i jakieś swoje sugestie też wrzucaliście. Kalendarz imprez jest to przede wszystkim działalność w ośrodkach kultury i pobliskich jakichś grup, które mają ochotę jeszcze dodatkowo coś zrobić. Na pewno to, co jest istotne też tak w formie takiego przypomnienia właśnie, to 9. turniej sił gminy Stepnica, tak, który jest zaplanowany na 9 czerwca i współorganizatorem i miejscem do zorganizowania tego jest Miłowo, tak? W zeszłym roku Miłowo zwyciężyło. Sami chyba byli zaskoczeni tym, co się stało, a rząd, już pamiętam minę Pani Sołtys, ale zwyciężyli pięknie, więc tak, teraz przyjmują na siebie, co już o Pani dobrze wiem, przyjmują na siebie właśnie tą imprezę, tak, ten przyjemny obowiązek i będzie nas. Ale to zawsze. Tak, mam nadzieję, że tak to zbieramy. Także 9. turniej wsi odbędzie się w Miłowie.
Wcześniej oczywiście majówka, to już na terenie Sternicy, jeszcze, że tak powiem, pewne rzeczy dotrywamy, a na pewno jest zaplanowany na podczas majówki i turniej bilardowy i otwarty turniej szachowy Puchar Wójta. To jest kolejna edycja, jeszcze zapoczątkowana, zanim ja zaczęłam pracować w domu. Kolejna edycja również przeglądu tańca. Próbujemy ją teraz jeszcze ten przegląd tańca rozbudować, ponieważ bardzo ładnie nam się te duże grupy taneczne rozwijają i już możemy się nimi zachęcić. I poszerzyć ten przegląd tańca o grupy z zewnątrz, żeby nie był to tylko gminny, zamykać się w swoim kręgu, ale żeby można było jeszcze porównać, popatrzeć na innych. A tak przy okazji właśnie ten piąty rok działania grupy Pomerstep i w sobotę, jeśli mają Państwo ochotę i czas na godzinę 18 na salę gimnastyczną, będzie taki przegląd ich pracy. Od pokazania zdjęć i filmików krótkich, jak no, śmiejemy się w zasadzie teraz razem z dziewczynami, nieporadne ruchy, gesty głową i ręką, a w tej chwili jak się prezentują i jak potrafią naprawdę się poruszać. Więc to jest takie ładne, trochę właśnie w takiej formie przypomnienia, trochę przypomnę układy, które uczyli się od pierwszych jakichś tam spotkań. Niektórzy tak z młodzieży gościnnie wystąpią, nie są już w tej chwili w grupie, ale kiedyś tam tańczyli, więc przy okazji też jeszcze zgodzili się te kawałki wspólnie odtańczyć. Drobny poczęstunek taki na słodko z kartką, z tortem właśnie też dla tej grupy, także myślę, że to taki będzie dosyć przyjemny wieczór. Można podziwiać swoich, tak? I między innymi tutaj taki wniosek, który się ciągle nasuwa, że bardzo często się narzeka na ta dzisiejsza młodzież, to taki dla takiej drugiej strony, tak? Po prostu naprawdę ta młodzież pracuje też, tylko że głośniejsza jest ta czasami, która sterczy na ulicy jakieś pojedyncze sztuki. Ale tu zachęcam, żeby przyjść zobaczyć, bo uważam, że warto, tak? Czyli teraz w tą sobotę. Poza tym w marcu też tak w okolicy, 18 dokładnie zaplanowane, ale w okolicy no, wiosny, tak, pierwszych dni wiosny, zawody aerobikowe, które też reprezentują się tu za odmiany i maluszki, i młodzież, i grupy dorosłe, te osoby, te kobiety, które gimnastykują się przez cały rok, prezentują się również na tym pokazie. I w marcu, w tym roku w marcu, bo święta wielkanocne przypadają troszkę wcześniej, więc 25 marca jest jarmark wielkanocny zaplanowany. Też już tak tradycyjnie tutaj organizatorem głównym jest stowarzyszenie, a GOM jest tylko taką wspierającą, że tak powiem. Czyli tak ten cały kalendarz, oczywiście nie będę go przedstawiać, bo jest na stronie internetowej. Jeśli tylko jest taka potrzeba, to możemy go sterować, tak żeby każdy miał, czy ściągnie sobie ze strony. Ja tylko te najbliższe, które przed nami i to, co wspólnie właśnie to miłowo, tak? Ale jeżeli jakieś pytania czy sugestie dotyczące kalendarza jeszcze, gdyby były, to oczywiście bardzo proszę, jestem otwarta. Może by, przepraszam, tak. Przedno chcą, może by nam Panie ten kalendarz imprez wszystkim... Sterować, tak? Tak. Na tablicy pójść. Myślałam, że my zawsze mieszamy do kalendarza, więc ja bym się Teraz kolejna rzecz, to są... Sprawa w zasadzie dotyczy sołtysów, którzy zawiadują też świetlicami na swoim terenie. Bardzo by mi zależało, ze względu na to, że te świetlice, jak sami wiecie, zostały już pięknie odrobione, wyposażone i są doposażane na bieżąco, w zależności od możliwości i potrzeb w zasadzie, jakie tylko też informacje dostajemy. Tu Pan Wójt na tyle jest, myślę, że też, no, powiedzieć, czy hojny, czy otwarty i rozumie sytuację taką, że trzeba inwestować właśnie w te dzieci i młodzież i w dorosłych, bo wykorzystanie jest przez wszystkie grupy, ale i może w związku z tym, że jest tak doposażone, są odnowione, z drugiej strony odpowiedzialność za te świetlice spoczywa na mnie, tak? I cały stan, który w tych świetlicach się znajduje, ja za to odpowiadam. Wiadomo, że ciężko jest odpowiadać za coś,
z czym się nie ma normalnie na co dzień zrozumienia i kontaktu, tak? Z doskoku nie jest możliwe, żebym wjechała codziennie do świetlicy, sprawdzała i kontrolowała i tak dalej. Pewne rzeczy opierają się zwyczajnie na takim ludzkim zaufaniu, bo bez tego się nie da. Ale tutaj taka właśnie moja prośba, o którym już też mówiłam, ale tak nie do końca jest to, nie byłem przestrzegany, bo to nie chodzi o jakiś tam rygor czy coś, ale po prostu z Waszej strony o dobrą wolę, dla mnie względy właśnie jakiegoś takiego odpowiedzialności, spokoju ducha, jak będę kładła się spać, że jutro nie muszę gdzieś tam czegoś wybulić za kogoś na przykład, tak, albo się tłumaczyć. Ale chodzi mi o wynajem sal, właśnie o wykorzystanie sal, bo jak najbardziej sale są do dyspozycji, można wynajmować je i tak jak na przykład sołectwa organizują imprezy, czy jakieś spotkania, czy cokolwiek, są to, że tak powiem, te wynajmy, bo tak to się nazywa, tak, wynajmy nieodpłatne, nikt nie będzie oczekiwał tutaj na zwrotu jakichś tam pieniążków, tym bardziej, że Państwo i tak wtedy dodatkowo w czasie imprezy, przed imprezą, po imprezie wkładacie swoją pracę, tak? Swój czas poświęcacie, więc tu nikt nie będzie jeszcze tego liczył. Ale jeśli są wynajmy prywatnych osób czy organizacji jakichś, no wszystko musi być mimo wszystko uzgodnione, a jeśli prywatnych osób, no to zwyczajnie zapłacone, tak? Więc wiem do tej pory, że wynajmy są, nie wszystko jest nawet zgłaszane. Ja się dowiaduję po imprezie, że była impreza, że była zabawa. I co dalej, tak? No, tak być nie może. Dlatego ogromna prośba właśnie, że jeżeli planowana jest impreza, no to wypadałoby do GOK-u się udać. Spisujemy umowę, nawet jeżeli to jest nieodpłatne wykorzystanie przez sołectwo, to spisujemy umowę, bo ktoś odpowiedzialność za czas imprezy bierze na siebie, tak? Czy sołtys, czy ktoś, jakaś osoba z Rady Sołeckiej, jednoosobowo to niestety za to odpowiada. Czy jakaś inna osoba, która jest, że tak powiem, organizatorem no ktoś musi za to wziąć pieczę nad tym, wpuszczając ludzi do budynku. Jeżeli bierze na siebie odpowiedzialność, to wypadałoby, żeby pozostał na tej imprezie do końca, tak? Zamknął salę, zabezpieczył i tak dalej. I wiadomo, że za to nie płacimy, ale taki papier jest. W razie nawet jakiegoś kontroli jest wszystko legalnie zrobione, nikt sobie tam dobrowolnie nie wszedł, nie włamał się i tak dalej, tak? Jeżeli mówimy o wynajmach jakichś takich prywatnych, bo wiadomo, że są komunie, chrzty, wesela, na ten cel wykorzystują ludzie te sale. Osiemnastki, bardzo popularne ostatnio, tak? Zwłaszcza, że nie mamy lokali tutaj na terenie, które by obsługiwały takie imprezy. Dlatego ludzie też korzystają właśnie, bo między innymi też po to były wybudowane czy remontowane. Więc jeśli chodzi o takie krótkie spotkania, kilkugodzinne, to też taką stawkę ustaliłam 25 zł za godzinę od płatności. Ewentualnie, jeżeli to jest załóżmy taka dobowa, czy załóżmy w piątek o 17, w sobotę o 17 oddaje ktoś salę. Czyli przygotowuje, imprezuje się, sprząta. Oczywiście warunek podstawowy, sprząta po sobie, bo sądzę, nie będzie sprzątał po nikim. Ani ja, ani no, nikt poza tym. I oddaję tą salę czy sołtysowi, czy po zgłoszeniu do mnie, tak? I wtedy jest odpłatność za taką salę 200 zł. To żeby też jest to tak naprawdę, nie są to wygórowane. Czyli dobowo 200 za godzinę 25. Tak. To są takie stawki, tak jak ja mam na przykład w GOK-u, te stawki dotyczą tylko świetlic, tak? Bo jeśli chodzi o GOK, 25 zł owszem jest, pozostaje, bo mieszkańcy są równi z każdej miejscowości. Ale na przykład już jak mam wynajem sali na te różne pokazy, pościeli, różnych takich firmy przyjeżdżają z zewnątrz, to jest stawka podwójna, tak? Czyli za godzinę płacą 50 zł. To jest stawka połowa dla swoich, dla mieszkańców połowa. No bo wiadomo, że to, że tak powiem, bardziej zwrot kosztów prądu, wody. Nie da się uniknąć, nie ma siły, nawet przy odbiorze tego nie widać, ale tu plamka, tu jakieś coś tam, gdzieś tam różne takie drobiazgi. Nie ma imprezy, żeby nic takiego się nie stało. Zawsze coś takiego jest, więc drobne jakieś taka drobne pokrycie kosztów. Dlatego mówię, tu bym naprawdę bardzo, bardzo mocno o to prosiła, żeby tego przestrzegać. Na telefon dużo wcześniej, jeżeli wiadomo to wcześniej, jeżeli nie wiadomo to nawet w ostatniej chwili
jest to wszystko do zrobienia. Jeżeli ja wiem, podpisuję umowę, ja zgłaszam też sprawę wynajmu na policję, jest dodatkowo jeszcze zabezpieczona ta impreza, jeżeli mają dyżury, czy specjalnie pod tym kątem policja ma dostosowane dyżury, bo też idzie na taki układ. Także takie względy bezpieczeństwa naprawdę bardzo, bardzo ważne. I teraz jeszcze to, co dotyczy rezerwacji, ponieważ tak jak powiedziałam, zainteresowanie salami jest spore i na przykład w tej chwili już mam wynajętą salę na komunie w Miłowie, w tej chwili już od 3 miesięcy, i na komunie w Racimierzu też wynajmę sali, tak? Wynajętą, no w sensie zarezerwowaną, bo wiadomo, w komunie i w parafii, w parafii Racimierz, tak tam Żarnowo i Stepnica, w tym roku przypada ta sama data, tak się pokryło, bo rzadko z reguły były to inne terminy, w tym roku jest to 13 maja. Już są sale tam zarezerwowane i to bardzo, bardzo wcześnie, w zasadzie tylko sala w Racimierzu była oddana. Teraz na przykład na Sylwestra w Racimierzu był wynajem, wcześniej w październiku, nie wiem, ktoś z Państwa sołtysów mi mówił, że chciałby salę wynająć jako sołectwo, czy wspólnie może będziecie robić. Ale to nie doszło. No właśnie, ale nie było informacji, że jednak coś takiego jest. I w grudniu, tuż przed świętami, prywatna osoba wynajęła na jakąś tam imprezę wspólną, prywatkę, tak to nazwijmy, tak? Więc podpisałam umowę, wynajęłam i tak dalej. I oczywiście wtedy nie za 200 zł, a za 400 zł, tak? Bo to jest sylwestrowa i tak dalej. I od prywatnych osób. Oni robią zrzutę, to już mnie, że tak powiem, do końca też nie interesuje. I w okresie poświątecznym mam telefon, że sołectwo chce wynająć świetlicę. No niestety, przepraszam, ale jest zarezerwowana. Jak to pan wójto wiedział, że można? I zostałam postawiona w takiej niezręcznej sytuacji. Tutaj pan wójt obiecał, że można. Ja mówię, owszem, pan wójt obiecał, że można wynajmować, tak? I to też się czyni. Są wynajmowane. Ale dlatego proszę właśnie, jeżeli nawet sołectwo coś organizuje, czy coś, żeby na tyle wcześniej wygłosić. Jakiś plan jest i wiadomo, że ja w tym dniu sołectwo ma wtedy pierwszeństwo, tak? No, priorytet. I nie oddam nikomu prywatnie, ale jeśli miałby być wolne, to czemu nie, tak, że parę groszy gdzieś tam do puli, to i tak całe pieniążki zostaną oddane dla tej świetlicy, zakupione materiały. Dokładnie. Tak nie do końca właśnie, że tutaj te słowo właśnie, że tak było, kiedy nas wynajmowali te świetlice tam między sobą, jak to mówią. No i to właśnie na jakąś naskę czy coś, no i tam jakieś tam właśnie nieodpłatnie czy odpłatnie, tylko że no do tej pory akurat tak jest, że tak, nie za wszystkie środki czystości, wszystkie różne takie inne materiał, drzewo, nie drzewo, bo też prosimy, ale dajemy to ze swoich teraz pieniędzy, można powiedzieć, tak? Przepraszam, kogo prosicie? No, bo zatem było moja prezentacja, było w Gorzowie, było zgłaszane, jak pani na urlopie była, także no, zgłaszałem w stanie Gorzowie, mówiłem, przypominałem. Wszystkie, właśnie nie mam, o to chodzi, że nie mam kontaktu z Widzeńskiem i jeżeli pytam, na przykład poprzednie lata robiłam temu dęcu na przykład w środkach czystości czy jakichś materiałach odgórnie, tak? Każda świetlica dostaje dole taką samą. Ale później przy którymś odbiorze, któryś z sołtysów mówi, że my tego nie potrzebujemy, nie użytkujemy, tak? Więc czekam na informacje od Was, co jest potrzebne, czy takie środki, wszystkie świetlice po kolei, tu jak znaleziono, są zgłoszenia, wszędzie są zakupione materiały. Były interesacje nawet ostatnio u nas, były te panie, dostały zgłoszenia. Tak, tylko chodzi o to, że musi być kontakt. Czy one pracują w GOK-u, czy one nie pracują w GOK-u, ale one zostały oddelegowane, powinny, nie wkrywa, powinny przekazać, zanotować sobie i przekazać. Ale notowały te informacje, u nas też. Moją informację przekazały. I były tak, no naprawdę, myślę, że nie wiem, że tutaj, Asia, czy pani Iwona, kontakt jest, czy telefoniczny, czy SMS-owy, czy mailowy. Mailem, SMS-em. Jesteśmy cały czas naprawdę w kontakcie. I tutaj mówię, raz z Widzeńskiem nie mam kontaktu takiego właśnie, co zakupić. Z drugiej strony było powiedziane, tak jak mówię, tak, jeżeli jest umowa, wpływają pieniążki za wynajem, są zakupy i tak dalej. Z drugiej strony wy wykorzystujecie salę dowolnie, tak? Nie ma, że tak powiem, zgłoszeń. Organizowane są imprezy, o których ja nie wiem, na przykład dowiaduję się po imprezie, akurat przy okazji jakichś tam incydentów, że była impreza, no to wtedy też jest zainteresowane. Między innymi tutaj, mówiąc te uwagi, to między innymi mam Widzeńsko na myśli, tak? I to po prostu
jeżeli jest tylko dobra wola miejscowości, to na pewno proszę tutaj nie wierzyć, że jest reakcja natychmiastowa z mojej strony i wszystko jest potrzebne. Czyli po 628 dzwoni zawsze wszystko można zgłosić. Ma siły, naprawdę. Tylko nie ma kontaktu. Byłem osobiście, byłem ostatnio, byłem kiedy? No bo było teraz tak samo, taką imprezę zrobiliśmy tam i zgłosiłem do GOPR, tam w Pani Urlopie była, tak? Tak. No i przodem wszystko było do GOPR. Teraz dopiero, pierwszy raz odkąd pamiętam. No i była to impreza prywatna z tego wiem, miejscowego. Tak. No właśnie. Proszę Państwa, żeby jakby kończyć, bo Pani Dyrektor powiedziała chyba wszystko. No to znaczy tak, mogę jeszcze czy na temat... Ja chciałbym dodać jeszcze tylko uzupełnić wypowiedź na temat świetlic. Proszę Państwa, nie może być tak, że Państwo robicie imprezę w Widzeńsku. No fajnie, że robicie, o to chodzi, żeby robić te imprezy, ale musi być umowa w najmu, bo proszę Państwa, odpukać. Niech się coś na tej imprezie wydarzy, stanie. Komuś krzywda. Różnie bywa. Niech się stanie pożar. Różne rzeczy. Licho nie śpi. To proszę Państwa, wówczas prokurator będzie dochodził. I nie od Was, tylko od Pani Dyrektor, że jak odbyła się impreza, w jaki sposób, kto wynajął salę. No są określone procedury. I nie wolno ich lekceważyć. Nie wolno ich lekceważyć. I prosiłbym, żeby od tej pory, bo my na ten temat rozmawialiśmy już kilka razy, żeby tak się działo. Wynajmuję salę, umowa najmu, upoważnienie mam do podpisywania umów Pani Dyrektor ode mnie. No sołtys nie ma, bo nie może podpisywać takich umów. Nie ma osobowości prawnej. W związku z tym tak to ma być. Tak to ma być i tyle. Poza tym, jeżeli jesteśmy przy świetlicach, to proszę Państwa, miejcie na uwadze, że jednak koszty, które ponosimy ze świetlicami w związku z utrzymaniem świetlic, one są coraz większe. Coraz większe tych świetlic przybywa i będzie przybywać. I to też od Was zależy, czy program w tych świetlicach będzie bogaty, czy coraz biedniejszy. Bo jak będzie coraz mniej pieniędzy, no to te programy będą uboższe. O co mi chodzi? O prozaiczne rzeczy. O światło, o prąd, prawda? O grzejniki, które gdzieś tam się grzeją, nie wiadomo po co i na co. Więc prośba moja taka. No jesteśmy gospodarzami, dobrymi gospodarzami. Myślmy o tym, bo te pieniążki, no nie jest to worek bez dna, no jest jakiś budżet zaplanowany, No i koniec. A ja tylko tak woli wyjaśnienia, bo jeżeli my organizujemy teraz warsztaty, przyznaję, nie zgłosiłam. I teraz od razu mówię, tutaj nie wiedziałam, jak to działa, bo... Okej, i teraz pytanie, czy wystarczy, że napiszemy, bo już teraz się poprawię, od razu zgłoszę, ale pytanie, czy możemy na przykład mailem napisać, że robimy wtedy i wtedy, czy jakąś umowę musimy przyjść też podpisać jako sołtysi, czy jak to zrobić, bo my teraz warsztaty robimy. Myślę, że nie, to tak samo jak organizowanie codziennych zajęć, tak? Bo o to mi chodzi, bo my teraz robimy warsztaty i później się spotykamy w jakiś sposób. Naprawdę codziennie jest tam jakaś ekipa ludzi i tak dalej, tak? No, czyli pytanie, napisać informację, czy zadać napisać informację. Może być, okay. Tak, bo Pani Miko, myśmy te harmonogramy, co u nas się dzieje. W związku z tym jakieś tam turniej tenisa czy coś, to macie jednak. Ja wiem, ale one nie są przestrzegane co do momencie turniej w miesiącu maju. Nie, my tak samo dostaliśmy środki i robimy, nie? Natomiast trzeba zgłaszać, jak możesz sobie zorganizowała cykl przez 3 dni turniej tenisa? Powinnam wiedzieć, tak? Bo nie jest to takie, że... Czyli informujemy. Więcej jest osób. Informacja. Myślę, że to nie jest na długi. No mailowo, jeżeli... No telefon trzeba już zapłacić, tak? No maila, jeżeli tu mamy internet... Jeżeli już mamy internet, to i tak już go mamy, tak? I tak już płacimy, więc... My mamy w świetlicy. Informacja może być... Nie takich rzeczy, tylko tam był... Dlatego właśnie prośba. Prośba, żeby zgłaszać, okej. Okay. Ale proszę Państwa, o to, że zdarzają się incydenty. No niestety, przy incydenty typu bójki, zdarzają się. Więc ta młodzież no, jest wspaniała, ale nieraz dochodzi do różnych rzeczy. W związku z tym dyrektor, mając wiedzę, przekazuje też tą wiedzę
policji, straży gminnej. No można, można jakoś tą służbę też zaplanować. Dążymy do takiego, do takiej harmonii, żeby te imprezy były w miarę bezpieczne. Natomiast tutaj głównie chodzi o umowy najmu na imprezy prywatne. Nie wasze, sołeckie, bo wiadomo, nie? O to chodzi. I muszą być odpłatne. Gmina Dobrańskiego Młodzież, którą organizuje teraz ten turniej, to jest dorosła odpowiedzialna osoba, która podpisała mnie wypowiedzianie. Ale pomimo tego, że zgodzi się... Ale no, bo oni nie wynajmują, bo oni sobie organizują sami, tak? Ale dorosła osoba jest odpowiedzialna za... Ja powinnam wiedzieć, że jest turniej i Ksińska odpowiada za... A po prostu, no... Jakiś tylko mówię, no taka przepływ, nie do niczego, nie, nie jest tam być. No. Oczywiście, to wiadomo, że nie. Tak to raz mówię, no, nie może być osoby zobciążane, nie wiadomo jak, tak jak podkreślam, ja doceniam to i wiem, że pracujecie zwyczajnie społecznie, tak, więc wasza dobra wola, że jesteście, że otwieracie i tak dalej. Ale no, więc na pewno mówię, na pewno można to robić, bo tak robimy z niektórymi, sam, więc to znaczy, że inni no, też mają. Okay, takie tak, prawo jest, ale trzeba przestrzegać. Tak, ale to moje no, ja własne bezpieczeństwo i ja niestety, no moja koszula też dla mnie osobiście jest też ważna. Nie mówię w sensie takim, że sobie muszę kupić nową, tylko dbać o tą, którą mam, tak? Więc to są takie dla mnie istotne rzeczy i po prostu tylko o tym pamiętać, bo... Bo odpowiedzialność ciąży na tym, tak? Jeśli chodzi o kolejną rzecz jeszcze, tutaj jeśli chodzi o Racimierz na przykład, Żarnowo, to Trójwieś, tak? Trójmiasto. Trójmiasto, no Trójwieś bardziej. Trójmiasto się nazwa może. Jest pracownik, tak? Jest Monika Kuropatwa zatrudniona w tej świetlicy. Pracuje tam na pełen etat. I jak najbardziej można z nią współpracować, można z niej i zgłaszać, czy umawiać się z nią, ale to też jest, zaznaczam, wszędzie. Wszyscy ludzie powinni z nią rozmawiać i umawiać się, tak? Wszystko jak najbardziej grzecznie, nie zlecać, bo tak naprawdę, jeżeli ja podpisuję umowę z Moniką, to ja jej zlecam obowiązki i ona przede mną się tłumaczy. Jeżeli jest potrzeba, żeby pomogła w czymś zorganizowała, to też mówię, w jaki sposób rozmowa ze mną, czy porozmawiać z Moniką, że chcielibyśmy i co, wtedy ona ze mną się skontaktuje, bo jeżeli na przykład jest potrzeba, że pracowała w sobotę, każdego obowiązuje kodeks pracy, no tego no, wszyscy też musimy przestrzegać i tak dalej. Jeżeli ona ma cały etat, pracuje 40 godzin w tygodniu, jeśli ma przejść na w sobotę, to w którymś dniu musi tych godzin wypracować mniej. My jako Ośrodek Kultury przeszliśmy w tej chwili, w tym roku na system pracy równoważny, nie ten podstawowy, gdzie obowiązuje codziennie od 8 do 16 czy od 12 do 20 codziennie te 8 godzin, tylko ze względu na to, że specyfika pracy, że raz trzeba 12, drugi dzień trzeba mniej. Po prostu jest to więcej biurokracji z tym związanej, ale po prostu bardziej sprawiedliwe dla pracowników. I łatwiej mi jest też te godziny przeliczać, bo pracownik nie może przepracować w tygodniu więcej niż 40 godzin to, co ma normalnie, resztę leci na godziny, no to też z drugiej strony na temat godziny trzeba płacić, więc tutaj ten system pracy jest też równoważny, że jednego dnia może przerzucić na drugi. I tak też jest, jeśli chodzi o pracownika w Racimierzu, że jeżeli jest potrzeba, żeby pracowała w sobotę czy w niedzielę, to też musi być to uzgodnione, bo zwyczajnie muszę jej w dokumentach to zaznaczyć i wtedy w innym dniu jest po prostu o ileś tamtych godzin. Czyli jeżeli jest rozliczenie miesięczne, to w miesiącu się to musi zgodzić, tak? Bo inaczej po prostu, no to ja łamię przepis, tak? I że zmuszam ją do jakichś tam miejsc. Teraz jeszcze taką, tylko tak może też króciutko, na poprzednim spotkaniu na pewno było mówione, że można zgłaszać pisać drobne, no, małe wnioski na mikrogranty do globalnej grupy działania. Z naszej gminy, nie wiem, może nie wszyscy też do wszystkich dotarło, bo niektóre już zostały zrealizowane nawet, nie tylko, że złożone i zrealizowane, bo mówiliśmy o okresie feriowym przede wszystkim, to było tak szybciutko. Z naszej gminy zostało złożonych 6 wniosków. To jest Miłowo
warsztaty rękodzielnicze, tak? Nie rękodzielnicze. Teatralne. Bo nie pamiętam tytułu zadań, tylko wiem kto. Nie, jeszcze są, ostatni dzień w piątek. Miłowo warsztaty teatralne, Kopice dwa projekty, może nie warsztaty, dwa projekty, tak? Jedno Natura 2000 naszym domem, tak. Jest jedno rękodzielnicze edukacyjne. A drugi jest, ale to organizacja turystyczna. Tak, tworzenie produktów turystycznych. Tak. Nie było innych, więc sołectwo, znaczy innych, z innych miejsc, z innych ugrupowań, z innych sołectw. My mamy dwa. Kopice zostało dwa, tak? Dzięki temu. Jedno miejsce był w Czarnocinie organizowane warsztaty taneczne, tak? Rękodzieło. Nie, i rękodzieło właśnie, tak? Bo teraz są nasze, rękodzielnicze. I jeden następnicy kobiety też na zajęcia, warsztaty rękodzielnicze, które będą, jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo, od 1 lutego do końca lutego. I tak się składało, że w środę i w luty, mimo tego, że jest krótki, będzie miał 5 tygodni. 5 lut, o tak, 5 lut. 29 w środę. Tak, i poniedziałek pierwszy i 29 jest, więc 5 z tych spotkań. I jedno dziewczyny pisały z grupy tanecznej i fajnie się złożyło, że to pisały grupy nieformalne też, tak? Na warsztaty taneczne z techniki tańca, której nie uczą się normalnie na zajęciach w Ośrodku Kultury. Czyli było 6 wniosków i te wszystkie, że tak powiem, zostały dofinansowane. Nie są to duże pieniążki, bo to jest 725 zł brutto, czyli 600 tam kilkadziesiąt jest na rękę, ale jest to pieniądz na przykład na krótki okres czasu, na opłacenie osoby, która prowadzi warsztaty, bądź zakup dodatkowo jeszcze, wszystko zależy od ustalenia godzinnej zapłaty, na jakieś materiały, na te właśnie zajęcia. A najprostszy wniosek, jaki tylko może być, tam się naprawdę wpisuje kilka informacji, a można było. Na ten rok jeszcze jest zaplanowany drugi etap, drugi nabór. Będzie na pewno ogłoszenie gdzieś pod koniec maja i składać będzie można wnioski na początku czerwca. Realizacja od czerwca chyba do końca listopada, tak przynajmniej było poprzednim razem. Naprawdę zachęcam, tak? Nie jest to nic skomplikowanego. Może nie jest pieniądz duży i ktoś powie, że nie warto po taki sięgać, ale wysiłek, żeby taki wniosek złożyć, naprawdę jest niewielki. Jeżeli ktoś ma ochotę zrobić coś dla swojej wsi, to polecam. I teraz jeszcze jest drugie to ugrupowanie, drugie stowarzyszenie, lokalna grupa rybacka, której też widzę na pewno, że wstąpiliśmy. 1 lutego chyba jest tutaj szkolenie. Będzie można to tak z kolei, proszę o przekazanie ewentualnie przedsiębiorcom, bo przedsiębiorcy między innymi na ten nabór, na ten konkurs, który jest w tej chwili ogłoszony, mogą złożyć wnioski o dofinansowanie. Ale jest, mówię, tu nie ja nie jestem fachowcem, jeśli chodzi o szczegóły, żeby wyjaśnić dokładnie też, jak się ten wniosek składa, wypełnia i tak dalej. Będzie szkolenie, można przyjść na szkolenie, dopytać się o wszystko i być w kontakcie z osobami, które z biura stowarzyszenia, które z biura LDR, które po prostu poprowadzą, doradzą i tak dalej i pomogą. A drugi godzina w tej sprawie proszę się skontaktować z panem Permanem, ponieważ on prowadzi ten projekt. I na pewno na stronie internetowej gminy, jeżeli jeszcze nie ma, to. Bo to dopiero ukazało się na stronie LDR. To lada moment będzie. I to są już wnioski, to są wnioski, no można powiedzieć pełne, to znaczy takie wnioski, które no trzeba troszeczkę mieć wiedzy, żeby go napisać samodzielnie. No ale to są pieniądze większe jak 700 zł i to są pieniądze skierowane do podmiotów gospodarczych. My jako grupa rybacka, lokalna grupa rybacka, którą tworzy, jak wiecie, Świnoujście, Stepnica, Woli i Międzyzdroje, myśmy pozyskali w sumie z Ministerstwa Rolnictwa ponad 34 miliony złotych. Z tym, że podział tych środków jest odpowiednio do liczby mieszkańców danej gminie. I oczywiście nasza gmina jest tutaj gminą najmniejszą w porównaniu do tamtych i odpowiednio mniej tych środków. Natomiast środki są przede wszystkim do rybaków skierowane i rybacy mają tutaj największe możliwości pozyskania środków, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia i samorząd gminny. No, samorząd gminny ma w porównaniu z tymi, co mówiłem wcześniej, dużo mniejsze, bo mamy 900 tysięcy złotych tylko i z tego programu już
realizujemy właśnie to, co teraz budujemy, oświetlenie z tych 7 czy 9 ulic, nowoczesne oświetlenie LED-owe, to jest właśnie z tego programu, gdzie jest dofinansowanie 80%. Dlatego zdecydowałem się na LED-y, ponieważ jest to droga inwestycja, ale później energooszczędna. Mając 80% dofinansowania, no poszliśmy w to. I z tego programu będzie budowana świetlica wiejska w Kopice. I to jest praktycznie w 100% wykorzystany fundusz przeznaczony dla samorządu. Natomiast olbrzymie pole do popisu jest dla możliwości pozyskania środków dla podmiotów gospodarczych, rybaków, stowarzyszeń. No i rybki dają zaliczki, nie? To jest też ważne. I tu właśnie w przeciwieństwie do LGD, tu można już wystąpić od razu we wniosku, wpisuje się, że weźmie się, że chciało mieć zaliczki. Oczywiście własne też, ale przedsiębiorca chce się coś tam rozwinąć, to albo wkłada swój pieniądz, albo ma dofinansowanie duże i tylko dokłada do tego interesu i widać tam to, tak? Ja mam pytanie tutaj, panowie. To panie wójcie, ta grupa remontowa, która robiła u nas remont, miała do 20 stycznia termin do usunięcia tam. Tak, oni się do dzisiaj ani nie zadzwonili, nie zgłosili. Nie szkoda tylko tych ścian, które tam pleśnieją w tym kaneczku. Dobra, będę interweniował. To jest właśnie informacja na temat tego spotkania. Mhm. Aha, na samym dole jest to. 1 luty o 16. Tak, bo nie pamiętam. Pierwszego. A dobrze, jeszcze miał przynieść około 3 z góry. A ja właśnie mówię, jakieś informacje miałem, dlaczego poszło. No to miejscowości, no podoba mi się. To ja to proszę, a mi się to nie. Dobrze, proszę Państwa, czy mamy jeszcze do Pani Dyrektor jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 4. Omówienie wykonania inwestycji na 2011 oraz planu inwestycyjnego. Ja proszę Państwa proponuję, że nie będę tego omawiał, ponieważ nasza prośba jest taka do Państwa, żeby tą informację otrzymaliście tutaj w postaci takiej informacji pisanej. Zależy nam bardzo na tym, aby ta informacja dotarła do naszych mieszkańców. Bo Państwo jako sołtysi czy radni, no mniej więcej wiecie, rozmawiamy na te tematy. Natomiast to trudno jest do mieszkańców dotrzeć inaczej, jak poprzez taką informację pisaną, bo przecież nie każdy ma internet, nie każdy czyta prasę i nie wszystko się w prasie pisze. Więc staraliśmy się tutaj tej informacji w miarę możliwości nie opisywać wszystkiego, bo to by było wtedy dwa razy więcej, ale te takie sprawy bardziej istotne dla naszej gminy, które wydarzyły się w 2011 roku i te, które no, planujemy, że się wydarzą w 2012 roku. I teraz moja prośba do Państwa jest taka, aby po prostu te informacje roznieść mieszkańcom, po prostu do każdego domu. Jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś z Państwa nie chce tego zrobić, to proszę powiedzieć, to my wtedy po prostu urzędnik gminy pójdzie i będzie to roznosił. Bo nie chciałbym tutaj, no nie chciałbym Państwa traktować jak listonoszy. To jest moja uprzejma prośba. Kto po prostu nie czuje się na siłach lub nie chce tego zrobić, to bardzo proszę, to proszę powiedzieć, to my no, wtedy będziemy musieli to zrobić sami. Ale czy trzeba to zrobić wcześniej, z decyzją podatkową, nie można jednocześnie? O właśnie, na przykład. A kiedy to decyzje podatkowe będą? No, to nie trzeba zdecydować niedługo. No, w lutym będzie. Prawdopodobnie. Bo w marcu już przychodzi pierwsza lata podatkowa, na pewno w lutym dostaniemy to. I tak musi do każdego obywatela pójść, bo on musi to podpisać, że przyjął. Także nie ma sprawy. Ja nie widzę ludzi w trzeciu. To się zacznie 20 lutego. Ja myślę, proszę Państwa, że no, prośba jest taka, żeby jednak nie czekać, bo te informacje podatkowe jednak będą dopiero po 20 lutego. A mamy dopiero przecież no, w końcu te stycznia. Jeszcze, no wiecie Państwo, no macie swoich no, rady sołeckie, przecież nie musi robić to wszystko sołtys jednoosobowo. No, rady są 3-, 4-, 5-osobowe, po prostu porozumieć i roznieść to. My, przed pierwszym moment, przepraszam.
Ja oczywiście sama Szczecinica, no to jest 2000, no nie ma tyle, jest około 800 mieszkań, więc tu trudno, żeby sołtys Nowak wszędzie dotarł, więc tu będziemy jakoś to wspomagać poprzez urzędników gminy, żeby jednak ta informacja dotarła do mieszkańców. Proszę Państwa, jest to informacja, która, no, która mówi o tym w sposób jednoznaczny, że 2011 rok był dla tej gminy, dla naszej gminy rokiem bardzo dobrym, bardzo udanym. Nasza gmina była wielokrotnie zauważana na nie tylko na szczeblu województwa, ale na szczeblu kraju za swoje wyniki, swoje inwestycje. Tutaj też macie Państwo i mieszkańcy przede wszystkim informacje na temat pracy u samego urzędu, pracy straży gminnej. Oczywiście jest to bardzo skrótowo. Proszę Państwa, no nie można, tak dwa słowa na temat straży gminnej. Nie można żądać od strażnika gminnego, jeżeli gmina, my ponosimy na, w tym roku na straż gminną około 70 tysięcy złotych. Więc to nie jest stanowisko, które jest stanowiskiem takie, że ten człowiek ma zarobić 100 tysięcy czy 70 tysięcy. Wiele czynności, które on wykonuje, no są czynnościami niewymiernymi finansowo, finansowymi. Ale my mamy w miarę spokój, prawda, z porządkami, są coraz lepsze. Mamy spokój z psami, innymi elementami, prowadzi wiele rozmów, działa prewencyjnie, profilaktycznie, a tam, gdzie już no, nie ma wyjścia, to karze. To karanie jest jakby na ostatnim miejscu. Bo nam przecież nie chodzi o to, żeby straż gminna przynosiła dochody do gminy, tylko żeby załatwiała problemy związane z utrzymaniem porządku w tej gminie. No są gminy takie, gdzie straż gminna przynosi miliony. No ja bym też mógł kupić radar, prawda, postawić w Żarnówku czy w Żarnowie, zatrudnić jeszcze dwóch strażników, bo trzeba by to zrobić i wtedy no, na pewno ta straż by z milion zarobiła. No. Ale ja wiem, chyba nie o to chodzi. Nie, ale no właśnie, też jest to wątpliwe, czy to jest tak do końca, prawda? Także, ale jeszcze chciałbym tylko dwa słowa na temat pracy samego urzędu, bo o tym żeśmy nie rozmawiali. Proszę Państwa, my w ubiegłym roku w tym urzędzie gminy, w naszym urzędzie, wydaliśmy 4333 decyzje administracyjne. Decyzje administracyjne. To wiecie, to jest olbrzymia praca. Oczywiście no, też były odwołania od tych decyzji administracyjnych, bo decyzja administracyjna no zawsze, nie zawsze jest jakby przyjemnością dla tego, którego ona dotyczy. Ale z tych odwołań tylko 4 były zasadne. No, urzędnik popełnił błąd, oparł się o przepisy, które no nie powinien zastosować. To jest 0,09%. Czyli to jest po prostu no, naprawdę niewielkie uchybienie. Do naszego urzędu i ośrodka pomocy społecznej, ponieważ tu jedna jest kancelaria, obsługuje OPS i urząd, wpłynęło w 2011 roku 10509 różnego rodzaju pism, podań, wniosków. No za każdym takim dokumentem no, kryje się praca urzędnika. Bo to nie jest tak, że dokument wpływa, czy pismo podanie i pani sekretarka wkłada do szuflady i koniec. Wójt gminy wydał 94 zarządzenia. Opracowano 95 projektów uchwał Rady Gminy. No, Rada Gminy oczywiście podejmuje uchwały, podejmuje decyzje w postaci uchwał, ale te projekty to przygotowuje Urząd Gminy, pracownicy merytoryczni na poszczególnych stanowiskach. W 2011 roku nie miałem skarg na pracę urzędników. Nie wpłynęła żadna skarga na pracę urzędników tego naszego urzędu, ani ośrodka pomocy społecznej. Proszę Państwa, no nie będę tutaj więcej, na pewno Państwo sobie sami przeczytacie. Nie ma tutaj tej informacji naprawdę niczego naciągniętego. Raczej jest wiele danych nie zostało tutaj ujętych ze względu na to, żeby nie robić z tego książki, żeby to była informacja w miarę ścisła i nie wielka, jakieś wielkie treści. Proszę Państwa, na podkreślenie zasługuje jeszcze jeden moment. O tym też no Państwo wiecie, ale w latach 2009-2011 złożyliśmy, mówię o Urzędzie Gminy,
38 wniosków do różnych programów na kwotę 24 297 587 zł 9 groszy. Dostaliśmy, bo nie, przecież nie jest tak dobrze w życiu, że wszystkie wnioski przechodzą, bo nie, nie, to jest nierealne. Ale dostaliśmy te wnioski, które nam przeszły, to jest na kwotę 20 248 678 zł 86 groszy. Proszę Państwa, za każdym wnioskiem to jest tytaniczna praca w zasadzie dwóch osób w tym urzędzie. No i skarbnika, i księgowości, bo to jest też. To jest pan Herman, pani Konwińska i cały piąt księgowości. To jest imponująca kwota. Naprawdę inne gminy nam zazdroszczą i podejrzewają, że mamy jakieś układy. Nie mamy żadnych układów. Nie mamy nigdy żadnych układów. Po prostu wypełniamy kryteria, piszemy, gdzie się da i to są olbrzymie pieniądze. Proszę Państwa, no tyle na ten temat. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo naprawdę roznieśli te informacje. Zależy mi bardzo na tym, żeby do społeczeństwa, do naszych mieszkańców dotarły informacje obiektywne, prawdziwe, a nie po prostu no, tam jakieś domysły, prawda, i komentarze, że tu faktycznie no, w tej naszej gminie się nic nie robi, a szczególnie już urząd gminy to już jest totalne dno, a wójt to już w ogóle jest do odwołania. Więc proszę Państwa, zależy mi na tym i myślę, że Państwu również na tym zależy, żeby do społeczeństwa, do ludzi naszych, do mieszkańców dotarły informacje takie bezpośrednio tutaj od nas. Ja chciałam tylko się spytać, tak. Czy to trzeba do rąk własnych dać, czy można w razie nie wyjść kogoś w domu tak. do skrzynki wrzucić? Można wrócić, tak? Oczywiście, że tak. Ważne, żeby to darmo, no tam kto przeczyta, to przeczyta. Pewnie, że będą również tacy ludzie, którzy nie przeczytają, ale to nie o to chodzi, włożyć i żeby rozstawić. Tak? Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu, to jest Fundusz Sołecki na 2013 rok. Chciałbym z Państwem dzisiaj, chcielibyśmy z Państwem porozmawiać, czy tworzymy taki fundusz na 2013 rok. Chciałbym tylko krótko przypomnieć, co to znaczy ten Fundusz Sołecki, a przede wszystkim na co on może być wykorzystany. Ja dokładnie zacytuję no, z ustawy. Pieniądze z Funduszu Sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, podkreślam, zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych, jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto. No na przykład, co może być? Oni tu podają, to są przykłady tylko. Zbudować, wyremontować plac zabaw, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi, na przykład postawić kosze na śmieci, posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową. To właśnie na ten cel mogą przeznaczyć, te pieniądze. To, co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą w jego dyspozycji. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań, w tym poprzez własną pracę społeczną. I proszę Państwa, nie można tych środków, które są stanowią Fundusz Sołecki, na przykład wykorzystać do organizowania festynu, czy Dnia Dziecka, czy imprezy. Nie można. To są środki skierowane no, na jakieś takie, powiedzmy, przedsięwzięcia trwałe. Wysokość tych środków nie określa wójt, czy urząd gminy, no nie wójt, tylko one są określane przez ministra finansów. Tam się bierze pod uwagę, zresztą tutaj w tym jest wzór, on tam taki przelicznik i to bierze się pod uwagę oczywiście ilość mieszkańców sołectwa. Ja tutaj nawet w tej chwili no nie bardzo byłbym w stanie Państwu podać dokładnie, jak ten wzór. O tutaj Pani pod, tak, to są wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność kwoty bazowej. Tutaj są jakieś wyliczanki, jest taki wzór. I teraz tam wychodzi, że no, mieliście Państwo, mieliśmy już ten fundusz przecież i te środki wychodzą jakie wychodzą. I teraz proszę Państwa, no, chciałbym uzależnić decyzję od Was. Jeżeli
chcecie, powiedzmy, żeby ten fundusz był, tylko proszę wziąć pod uwagę, że na pewno nie możemy tych środków wykorzystać na imprezy. Mówię tak w cudzysłowie imprezy. One, to muszą być środki wykorzystane na coś trwałego. No, trwałego. Pracę zabaw mamy, wiele rzeczy mamy. No, można wyposażenie świetlić, można doposażyć plac zabaw, można znaleźć, można gdzieś tam zbudować kraj chodnika. W tym, że to mówię, no to są środki, wiecie, wojewoda z tego 10% zwraca gminie. My już mamy doświadczenia z funduszem i te rozliczenia, bo przecież to każda faktura później, bo nie można, znaczy fundusz można rozliczać tylko faktury. Więc każda faktura musi być odpisana, że to jest z funduszu sołeckiego i tak dalej. No ale to jest praca księgowości i skarbnika gminy. Następnie występuje się, jak jest fundusz na 2013, to w 2014 możemy wystąpić do wojewody o zwrot 10% tego funduszu. No i tak żeśmy zrobili. Te pieniądześmy tam dostali, 40 parę tysięcy od wojewody zwrotu. I teraz, proszę Państwa, no słucham, dyskusja. Tworzymy ten fundusz na 2013, czy powiedzmy odstępujemy, bo w tym roku takiego funduszu nie mamy. No. Ja jestem za funduszem sołeckim. W związku z tym, że no, w tej chwili jest jak jest, jest nam dobrze z tym, co nam tutaj, że tak powiem, funduje wójt poprzez urząd gminy. No, poprzez urząd gminy. Gmina, Rada Gminy. Tak, czy właśnie pomijamy Radę Gminy. I pewnie łatwiej jest nam wszystkim z tego powodu. Ja tak uważam. Zaraz ktoś mi powie, że ja to jestem, no, na przykład sobie chodzę, zrobiłam tutaj te grady, no ale sobie zrobiłam. Łatwiej jest to rozliczyć. Bo tak jak pan przed chwilą powiedział, że to jest globalnie. Póki są te pieniążki, jakie są, to ja bym proponowała, żebyśmy zostali przy tym, co było w ubiegłym roku. Dwa lata temu chyba bodajże też jeszcze tak było, czy no mniejsza z tym. Fundusz sołecki mieliśmy w 2010 roku. Przez dwa lata jak gdyby nie władaliśmy jako sołectwa tym funduszem. Z tego powodu też chyba nie krzywdujemy sobie. Co chcemy, to mamy. I myślę, że póki co tak będzie, więc proponowałabym ja, żeby zostało tak jak jest na 2013 rok, bo to tu chodzi już o 2013 rok. Proszę. Moja tak samo, taka decyzja to samo. Do tej pory rzeczywiście źle to nie było. Urząd nam gminy, że tu wszystko zrobił, co było potrzeba, a siarki nam zakupił i uważam, że tak jak paliwo nam jeszcze da, tak coś zrobimy, jak to było do tej pory, kupimy czy ja, że do tej pory jak było, tak niech będzie, znaczy, że fundusz nie dysponuje nim gmina, bo my nie damy rady wszystkiego, jak to mówi, sami zrobić, a nie tak dalej faktu, dopilnować już. Tak jak jest, teraz dobrze jest. Proszę Państwa, to jest tak, że paliwo, kosiarka, to no, kosiarka może tam się złapała, ale nie bardzo, chyba też nie bardzo na ten fundusz. Natomiast to nie można. Ja nie będę nigdy wymagał czy prosił, żebyście Państwo wprowadzili fundusz sołecki, bo to jest po prostu nierealne. Bo tak zrobiono, wiecie, w Goleniowie w 2010 roku, gdzie sołtysom dano pieniądze, prawda? Sołtysi pieniądze jakby wydali na imprezy i dzisiaj mają olbrzymi problem, bo nie wiedzą jak w ogóle rozliczyć to, nie? Po prostu złamali ustawę. I więc tego się nie da. Jeżeli ten fundusz był u nas funkcjonował, to i tak to będzie wszystko robiła, będzie robił gminy, bo ja chcę mieć święty spokój, chcę mieć porządek w stosunku do prawa, do przepisów. Natomiast wasza rola byłaby i rad sołeckich i zebrań, bo jeżeli ustalimy fundusz, to przecież musimy zrobić zebrania wiejskie, na których ludzie podejmą decyzję, na co chcą ten fundusz wydać. Prawda? Musi być najpierw uchwała Rady Gminy, która ten fundusz przyjmie, następnie zebrania sołeckie. Ludzie mają zadecydować i w głosowaniu, powiedzmy, no, podjąć co chcą. Później dopiero następuje realizacja i ta realizacja no, musi nastąpić przez Urząd Gminy, no nie przez Was, bo przecież nie będę Was obciążał takimi rzeczami. Proszę.
Jeśli chodzi o fundusz, prawdopodobnie przepisy się nie zmieniły, od kiedy powstał w ogóle. A tam jest akurat, no nie wiem, mi się wydaje, że to jest problem u nas. Bo żeby rozliczyć ten fundusz, na przykład, załóżmy, że 10 tysięcy to będzie i tam mieszkańcy wsi sobie zażyczą, żeby coś tam z tego zrobić, na przykład, nie? No i ja to widzę tak, w ten sposób, mało tego, to nie ja widzę, tylko tam jest tam napisane w tym programie w ogóle funduszu i w tych przepisach, że na przykład 7 tysięcy trzeba rodzicie na przykład na materiały, prawda? 3 tysiące na robociznę, a tą robociznę ma nie gmina ludzi przysłać, tylko mieszkańcy na mają zrobić. No, ale to jest nie problem tak. Jest właśnie w tym, że tego nikt nie robi. I potem gmina albo swoich ludzi tam wysyła, coś tam robią, albo potem kombinuje jak koń pod górę, jak to tam rozpisać, żeby miało ręce i nogi. No, no to ja nie rozumiem, czy to warto kombinować. Jeśli, tylko że co? Jeśli mamy fundusz, to mamy gwarancję, że te pieniądze, na przykład czy to będzie 2, czy 3, czy 7 tysięcy, ta wieś, sołectwo dostanie. A to na razie tego funduszu nie uznamy, że nie trzeba. No to wójt, pan wójtak będzie miał pieniądze, no to udzieli. Nie będzie, no to akurat nie udzieli. No i to tylko o to się chodzi. Ale jeśli mamy zaufanie do pana wójta, że jeśli coś potrzebujemy, to pan wójt nam to zrealizuje, to mi się wydaje, że ten fundusz sołecki to jest zawracanie głowy, a w dodatku jeszcze kombinacja, jak to potem tego, bo to nie idzie tak, jak powinno iść, tak jak mówię, nie? Wieś do tego się po prostu nie dokłada w ogóle. I to tak było zawsze. Pamiętam, kiedyś chodziłem z listą, bo trzeba było wiatę przystankową zrobić sam, znaczy dla dzieci, tylko żeby nie marzły na tam pod tym dębem u nas na budzieniu w jesieni i zimą, jak czekały na autobus ten. No i się 20 ludzi chyba zgłosiło, że tak, a szczególnie chodziło mi o te rodziny, które właśnie dzieci tam stoją na tym dworze, marzną. No to ten 20 godzin zdeklarował się tego, bo gmina materiał dała i tak dalej i wyobraźcie sobie, że nie przyszedł nikt, nawet na 15 minut. No. I, no i pan wójt zlecił tę brygadę, przysłał tam i wymurowali, tam to zrobili, wszystko tak jak trzeba. Tylko tyle, że sumptem w ogóle gminy mieszkańcy nic kompletnie. No i zlecił, to po co to? Jeśli w ten sposób to się, to lepiej może nie twórzmy tego. Nie wiem, to jest moje zdanie. Jeszcze przepraszam, proszę Państwa, żeby była sytuacja jasna. Naprawdę my jako urząd, jeżeli Państwo decydujecie, będziemy robić te kwity. Nie ma żadnego problemu. Naprawdę nie ma problemu. Natomiast nie chcę w żaden sposób sugerować, tak czy nie. Jeżeli tak, to musicie wiedzieć o tym, że musi być zebranie sołeckie, że musi być wydane pieniądze zgodnie z ustawą nie na imprezy, że później trzeba to zrealizować. Dobra? Ale jeszcze Rada Gminy, bo Rada Gminy, proszę Państwa, do 30 czerwca Rada Gminy musi podjąć uchwałę. To znaczy nie, do 30 marca chyba. A potem do 30 lipca. Marca. Tak, przepraszam, w 2009. Teraz mamy tak, do 31 marca Rada Gminy podejmuje uchwałę, czy tworzy fundusz, czy nie. Później odbywają się zebrania i tak dalej, całe tam procedury. Ja bym może przegłosować, to podniosę chodzi o taką rzecz jeszcze. Każde sołectwo wnosi co roku do budżetu, jakie ma problemy, co chce zrobić i to wnosimy i robimy. Nigdy nam rada ani pan wójt nie utrudniał, żebyśmy tego wykonali w sobie, w swoim sołectwie, jeśli chodzi o to.
Ja uważam, że powinno zostać tak, jak jest. Dzisiaj mamy. To jest tylko tworzenie sztucznej biurokracji. No, kwestia odzyskania tam 10 tysięcy, 10%. Ale ile kosztuje to pracowników więcej? Trzeba przeliczyć. To też trzeba dodatkowo... Ale pracownik jest w tym... Kumulować nie można, prawda? Trzeba mieć zabrania. Znaczy ja chciałabym się... Czy mogę? Bo ja też podnosiłam tą sprawę Funduszu Sołeckiego na... Mogę? To panu przerwałam. No proszę, ja prowadzę. Aha. W każdym razie ja rozmawiałam z mieszkańcami odnośnie Funduszu Sołeckiego, bo zadawałam te pytania przy okazji takich zebrań, nie zebrań, właściwie tych warsztatów, spotkań, które mieliśmy. Mieszkańcy się wypowiedzieli, że chcieliby, żeby był przywrócony Fundusz Sołecki. Natomiast to 10% uważam, które możemy pozyskać z, nie pamiętam, z którego to ministerstwa to zwracają, myślę, że są warte, bo to jest 3,35 tysięcy, 3,40, to myślę, że to jest bardzo dużo. Z racji tego, że Fundusz Sołecki na przykład na Kopice w 2010 roku to było tam troszeczkę ponad 11 tysięcy, chyba 11,5. I to jest duża kwota. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców w Kopice, to ja widzę, że ich zaangażowanie jest duże. Zwłaszcza teraz, jak patrzymy na to, co się dzieje w świetlicy, ile osób się angażuje w życie społeczne, jest tego coraz więcej i coraz więcej pomysłów na realizację różnych celów. I w związku z tym, że oni wyrazili chęć i chcieliby, żeby ten fundusz był przywrócony, nie zawsze udaje nam się uzyskiwać wszystko, o co poprosimy. Złożyliśmy takie pismo do urzędu w sprawie doposażenia, dofinansowania pewnych rzeczy. Więc chcielibyśmy to zrealizować sami. Ja wypowiadam się, że bym chciała, żeby było przywrócone. Proszę bardzo, może pani przypomni, jak to doposażenie. Znaczy ja prosiłam o, składałam teraz do budżetu przed 15 września takie pismo. Myśmy mówili o tych grach multimedialnych, o których mówimy już przy poprzednim Funduszu Sołeckim, jak rozmawialiśmy na zebraniu sołeckim, to było ustalone. Czyli to jest ta jedna rzecz. To jest około 5 tysięcy, myślę, że to by tak mniej więcej wyniosło, myśmy to sami rozliczali. To są takie gry w stylu Wii, tak? Czyli to takie ruchowe przed monitorem. Pewnie znacie to z domu, a generalnie nie wszyscy. Chodzi o to, żeby te dzieci bardziej przyciągnąć do świetlicy, bo nie tylko powiedzmy stare metody w stylu warsztat rękodzielniczych przyciągnie, ale może i też te nowe multimedialne. Zresztą jeden mieszkaniec nam podarował już komputer do świetlicy, więc jestem mu bardzo wdzięczna. To było przedwczoraj, więc myślę, że ta jakaś społeczna więź się między nami wytwarza. Natomiast prosiliśmy o 4 komputery, tylko że to na ten rok budżetowy, więc nie wiem, może jeszcze być zrealizowane. Prosiliśmy o to urządzenie takie wielofunkcyjne, nie chodzi o biuro, tylko chodzi o to, żeby można było coś zeskanować do tego komputera, na przykład dołożyć i wydrukować. Planujemy na przykład zrobienie biblioteki, przydałoby nam się, żebyśmy mogli to wydrukować sobie tam. I takie drobne rzeczy. Kiedyś pytałam o wiatę na plac zabaw, bo też mamy tam takie miejsce niewykorzystane właściwie, takie placyk, gdzie ta wiata by się przydała, jak powiedzmy pada. Czy nie wiem, czy jest organizowany, jak organizowaliśmy się w zeszłym roku, powiedzmy Tour de Kopice, taki rowerowy turniej. Gdzieś w momencie, kiedy pada, to te dzieci mogły się tam znaleźć. Ja uzyskałam odpowiedź, że tam, gdzie nie ma świetlic, tam wiata jest budowana od pana wójta, więc tej wiaty, myśmy się pytali, jak to jest, czy jest możliwość uzyskania, więc tylko tam, gdzie nie ma świetlic. Natomiast taką wiatę byśmy sobie, myślę, że chętnie zorganizowali za takiego funduszu. A ja chętnie wezmę, bo u nas to się przydaje. Także takie rzeczy drobne, które inwestycyjne właściwie, to chętnie byśmy zrealizowali z funduszu. Cztery laptopy, te drobne rzeczy są. Ja nie mówię o laptopach, tylko o funduszu. Wiesz co, chodzi mi o w telewizor, bo do tego musisz mieć telewizor i grę. Przepraszam, że wejdę słowo, może bym optował. Ale telewizor sam wydaje mi się. Można go kumulować. Na przykład w tym roku nie wykorzystujemy, zostaje nam na przyszły rok. Na przyszły rok znowu dostajemy fundusz. I znowu kumulujemy i na przykład za ileś tam czasu zabierzemy, bo na przykład jak ja dostanę na wieś u siebie na przykład 3000 czy 5, to akurat w tej chwili to psu na budę mi te pieniądze. Bo wszystko, co trzeba u nas robić, kosztuje, może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Natomiast za 2000, za 3 nie ma po prostu sensu. A na razie jest. O, tam jak macie, tam gdzie macie świetlicę i tak dalej, to tak, oczywiście, to kupić jakieś gry, czy jakieś właśnie nawet coś takiego. Tam tak, bo tam tylko doposażenie chodzi. Gmina wyposażyła, tam trzeba jeszcze tylko coś dokupić. To tam może się zmieścić, to na przykład u mnie w tej gminie, to po prostu nie ma sensu.
Proszę Państwa, odpowiem tylko dwa słowa na temat tych komputerów. My rozmawialiśmy i Pani Sołtys wie o tym przecież, że komputery do świetlicy no, trafią, tylko byłoby bezsensem, gdybyśmy kupowali komputery z własnych pieniędzy, jeżeli mamy złożony wniosek w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie jest szansa pozyskania sprzętu komputerowego na wszystkie nasze świetlice. Więc nie wydam pieniędzy, nie kupię 4 komputery po to, a tym bardziej, że mam w ubiegłym tygodniu przyszła mi informacja, że wniosek przeszedł pierwszą wstępną ocenę pozytywnie. Natomiast ja nie wiem, kiedy ten wniosek będzie załatwiony do końca, czy on będzie w czerwcu, czy we wrześniu, tego na to nie ma wpływu. Natomiast proszę Państwa, no, to jest tak. Akurat w przypadku kopic ten fundusz by się może i przydał, na pewno, nie na wiatę, ale na przykład na wyposażenie nowej świetlicy, bo zaczynamy ją budować, na przykład. Nie? Natomiast w wielu tutaj sołectwach no, może być problem, co jeszcze? No co jeszcze, nie? No można, prawda, można kserokopiarki, można różne rzeczy, tylko proszę Państwa, co dalej? Kto to utrzyma? Kto to później utrzyma? Przecież to wszystko kosztuje. Także ja, mówiąc tak sobie po cichu, pomimo że no, zdania pomimo jednego tutaj wystąpienia Pani Sołtys, która mówi, że Fundusz Sołecki tak, mimo wszystko, wiecie, ja byłbym za tym, żeby ten fundusz otworzyć. Nie dlatego, że akurat słuchałem się głos Pani tutaj Sołtys-Kopic. Bo jest to praca dla urzędu duża, tylko chciałbym mieć Państwa wsparcie, żeby nie było tak, że później na zebraniach wiejskich to będzie, bo my chcemy święto drzewala, święto lasu, czy czegoś jeszcze z tych pieniędzy. Z tych pieniędzy się tego nie da. Tylko się nie da. Jeżeli chcemy, Pani Basiu, wybudować w tym roku w Kościerzynie boisko do siatkówki, nawierzchnią tartanową, no to tam, jeżeli to Gąsierzyno będzie miało w tym funduszu w granicach 10 tysięcy, no to coś tam na tym, nawet ta faktura za to boisko, jak będzie 200 tysięcy, to my wciśniemy te 10, te 200. Tak, ja zawsze mam pomysł. Jeżeli chcemy na przykład w tym, mówię, tylko żebyśmy się nie dali no, zwariować, żebyśmy nie robili tutaj, no, tu robimy, nie wiadomo co. Jeżeli chodzi o kopice, ja tak sobie na gorąco, piaski, no to w końcu mamy, w końcu panowie ministrowie i inni wszyscy święci wypowiedzieli się, mamy pozwolenie na budowę tego pomostu, prawda? No to w ramach funduszu zakupimy pomost na przykład, nie? I go zamontujemy i tam jakoś pokombinujemy ten wkład pracy własnej, zawsze jakoś tam wciśniemy. No ja myślę, że tak bym mógł wymieniać, natomiast no, na pewno są takie sołectwa, no, że będzie, no, trzeba będzie dobrze się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby po prostu no, te pieniądze wydać sensownie. No, sensownie. Nie zgadzam się z tym, że wójt gminy, rada gminy, no, praktycznie do tej pory jest tak, że jeżeli to są wnioski mieszkańców, czy sołtysów, rady sołeckiej, to przecież realizujemy to wszystko. No realizujemy, naprawdę realizujemy. Proszę Państwa, my jesteśmy wyspą, naprawdę wyspą wśród gmin, gdzie w ogóle rozmawiamy na takie tematy. Naprawdę jest kryzys w kraju i naprawdę gminy ledwo dyszą. Dlatego no, ja nie jestem przeciwny. Nie? Jest urząd, są pracownicy, zrobimy wszystko, co trzeba. Nie? Tylko chciałbym, żebyście Państwo no, nie wymyślali w ramach później na tych, żebym miał wsparcie na tych zebraniach sołeckich, że jak tam ktoś stanie, że on chce powiedzmy latarnię z wiatrakiem, no to żeby no, sprowadzić na ziemię. O to chodzi też. Jeżeli chcemy zaprojektować świetlicę w Łące, no to być może z tego funduszu dałoby się wcisnąć opłacenie tego projektu częściowo, no bo przecież na cały projekt to nie starczy, nie? I to tylko wiecie, no jak ja powiem na zebraniu sołeckim w Łące, że fundusz sołecki to chciałbym, żeby doprojektować, zapłacić projektanta świetlicę,
No to ja nie wiem, jak nie będę miał wsparcia sołtysa Rady Sołeckiej, czy to ten mój pomysł na przykład się obroni, no. Na przykład, nie? O to chodzi. Myślę, panie wójcie, że jesteśmy od tego, żebyśmy tych ludzi przygotowali do tego, że to jest spotkanie. Przepraszam, jeżeli to będzie, tak jak pan mówi, w Łące, to czy tamto, czy u mnie będzie ten pomost, przed zebraniem rozmawiamy i coś tam sugerujemy tym swoim mieszkańcom. Natomiast pobożne szanse życie, tak jak pani przedstawia z COVID, no to mój Boże, no każda z nas by chciała, no może wtedy by i u mnie trzeba wziąć świetlicę, czy tam u pana, no nie musisz, jakieś realia, ja nie chcę w ogóle, ale jakieś realia w tym wszystkim zachowajmy, że nie jednej wsi się należy prawie wyposażenie biurowe, pani to ciągle powtarza, ja to też będę powtarzać. Nie jedna pani ma tam gromadę dzieci i młodzieży, bo wszędzie jest to samo. I miejmy umiar w tych wszystkich żądaniach, domaganiach się. Za chwilę będzie tak, że wrócimy do rzeczywistości i to, co się nam uda wykorzystać przez te lata jeszcze dobrego czasu, to wykorzystajmy wspólnie i nie kłóćmy się, nie bacimy, nie opisujmy się w tym internecie, czy ja sobie zrobiłam chodnik cholera, czy tam ktokolwiek innego, czy coś tam dzisiaj nowego było, co tam coś... Jest to żenujące. Ktoś to czyta z zewnątrz, dzwoni i pisze i mówi do mnie, słuchaj, co tam się u was dzieje w tej gminie. No ja mówię, po prostu mamy kabaret. No ale tak? u nas w gminie, jak ją powiem wprost, no dzieje się to, co tutaj napisałem. Tak. Jak to się dzieje? Natomiast, to jest prawdą, ale to, co jest w internecie się pisze, to już jest kabaret. To po prostu zagrawa. No, ale to już jest zagrawa na ale to jest nie, czy ktoś się leczy, czy nie leczy, tego nie ale... realnie pomyśli. I naprawdę, ponieważ mamy powiązania, każdy z nas ma jakieś powiązania, koneksje rodzinne gdzieś tam w świecie, w Polsce i ludzie otwierają coś takiego i czytają. Szkoda. Szkoda, że się... Nie w ogóle temat pani rusza. Ja uważam, że potrzebni dla tych, którzy się właśnie tak bardzo naprodukują i z tego wręcz przeciwnie... Ale można się pośmiać, jak się czyta. Dajmy spokój, bo to nie jest temat. Ale panie wójcie, ja bym tak proponował. Przegłosować, co jest żeby dla sołectwa, a kto żeby tak jak do tej pory. Ja wiem, że nie róbmy głosowania, wiecie, bo ja mówię, ja jestem mimo że wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to kolejna praca dla urzędników. Po to, żeby zyskać no, te 35 tysięcy, bo to tak wyjdzie, ten fundusz w tym roku będzie dużo mniejszy. Ale 35 tysięcy to jest też jakiś pieniądz. Nie? To jest też, no jest to pieniądz, no 35 tysięcy to jest 35 tysięcy. W związku z tym ja jestem, żeby ten fundusz był, tylko chciałbym prosić Państwa, żeby naprawdę no, próbować przynajmniej na tych zebraniach wiejskich no jakoś rozsądnie. Jeżeli w Miłowie mamy planie wybudować wiatę, prawda? Bo mamy planie, w budżecie są, no to pójdźmy tą wiatę z tego funduszu. Oczywiście, czy starczy pieniędzy na tą wiatę? No może starczy, nie? A może nie, bo nie wiem, jaki tam w Miłowie ten fundusz nie był chyba za wysoki. Tak. Jeżeli w Stepnicy chcemy doposażyć jeszcze plac zabaw na plaży, bo on się cieszy olbrzymim powodzeniem, bo ma sygnały od rodziców i tak dalej, i doposażyć, no to trzeba dokupić tam jeszcze ze 2-3 urządzenia, to pójdźmy to z tego funduszu, prawda? Nie? Żebyśmy no, nie wymyślali naprawdę czegoś tam nie wiadomo Bóg wie czego. Nie? Co tam, pani Mario? No, ale tam się, panie wójcie, nie da nic wymyślić, bo jest regulamin. Rzeczy, kto rozpętał te wojny? No kto się je wiatr, ten zbiera dłużej, to jest oczywiste. A ja nie wiem. Dyskusja nie jest potrzebna. Ja nie wiem, kto rozpętał. Na pewno nie. Ktoś dmucha w tym. Ale to zostawmy, bo to jest jakby... A poza tym, pomimo, że jesteśmy tymi sołtysami, no wypadałoby tutaj rozmawiać z ludźmi przed tym. Oni też mają coś do powiedzenia. Nie, my dzisiaj zadecydujemy, czy tak, czy nie. Ja nie mam takiego prawa. Przynajmniej nie czuję. No, myślę, że nie masz. Myślę, że Państwo macie prawo, bo Państwo zostali wybrani w wyborach bezpośrednich.
I myślę, że macie prawo również no, dyskutować na ten temat. Bo nie jest tak. Wiecie, jeżeli będziemy robić, no proszę was, możecie Państwo robić zebrania wiejskie, Pani Sołtys rozmawiała, więc to się rozmawia o tym na bieżąco. Natomiast moja rola jest taka, żeby z Państwem na ten temat rozmawiać. I rozmawiam. I przedstawiam również swój punkt widzenia. I tyle. Mogę coś jeszcze? Tak, ja tylko powiem, że ze strony Kopiec na pewno wesprzemy w tych działaniach. Ja bym musiała porozmawiać ze swoją Radą Sołecką, bo poprzednio jak było zebranie i już my zrezygnowali, ale to miałam awanturę. Tak, ja rozumiem, ale proszę Państwa, ja przepraszam Pani Sołtys, szanujmy się. Kiedy Pani dostała program porządek spotkania? Dzisiaj? No nie, wcześniej. No to o czym Pani mówi? To trzeba było rozmawiać z Radą Sołecką. Pisze Fundusz Sołecki. Nie można było porozmawiać z Radą Sołecką? Żeby dzisiaj no, przyjść z jakimś... Też można no, oczywiście, że można. Można i w czerwcu. No można w czerwcu. Tylko można było porozmawiać i przyjść dzisiaj i przedstawić punkt widzenia Rady Sołeckiej? Dyskusji? No można było. Proszę Państwa, ja myślę, że na ten temat wszystko. Znam Państwa, powiedzmy, zdanie. To chcecie głosować? Tak? Nie, bo nie wiemy, na czym się skończyło. Pan mówi, że zamyka i ja nie wiem, ja czy na tak, czy na nie. Czy... Aha, że i na razie tak, nie wiadomo. I tak, bo wyszła, to nie, bo i to tak, jest nasza tak. Sprawa i uzgadniania sobie z mieszkańcami, gdybyście wyrazili zgodę, że tworzymy grubież. Ja myślę, że tu nie ma takiej potrzeby głosowania. To była dyskusja na temat funduszu, bo czy Pani na przykład teraz mówi, że ona nie wie, bo nie rozmawiała z Radą Sołecką? No ja rozumiem, no oczywiście, ja Panią doskonale rozumiem. No troszeczkę mam takiego, że można było to zrobić, nie? Natomiast ja myślę, że głosowanie tu nic nie da, no bo... No ja mogę później Radzie Gminy przedstawić, że głosowanie było tak albo nie, nie? No mogę. No dobrze, proszę Państwa, kto jest za tym, żeby w 2013 roku był utworzony Fundusz Sołecki w gminie Stepnica? Kto jest za? Trzy osoby. Cztery. Pięć, sześć. Sześć. Kto jest przeciw? Dwa... 4, 6, 7, 8. 8. Czyli w głosowaniu mamy 8 do 6. 8 za, 6 przeciw. Przepraszam, odwrotnie. 6 za, 8 przeciw. Czyli to jest 8 i 6 to jest 14, czyli dwie osoby z tego się wstrzymały, tak? Kto się wstrzymał, żeby formalnie? I kto jeszcze? Jednej może nie ma. No bo jest nas 16. No to nie policzyliśmy kogoś. No to proszę Państwa, jeszcze raz. Kto, może zacznijmy tak. Kto jest za? Jeszcze raz. Raz, dwa, aha, tu chyba Pani nie policzyła. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. No to już się zgadza. No dobrze, no jest 8 przeciwko 7. I teraz proszę Państwa, co to dało? No nic nie dało. No bo ja mogłem... Dobrze, że jedna się wstrzymała, bo tak to by było. Bo mogłem proszę Państwa... Ale ma Pan pogląd, Panie Wójcie, tak, jak jest... I o to chodziło, nie? Dokładnie. I o to chodziło nic więcej. No, ma Pan pogląd i nie za... Decyzja Państwa. Decyzja będzie Rady Gminy. Ja przedstawię Radę Gminy, oczywiście naszą dzisiejszą dyskusję. No i myślę, że z moim zdaniem, które jest na tak, bo raczej chyba ten fundusz będzie, no i tyle. No. Jeżeli Pan na tak będzie, to będzie tak już. Proszę Państwa, mamy sprawy bieżące. Mariola, poproś Panią sekretarz, bo ona chciała tu sprawach bieżących, tak proszę. Co mamy w sprawach bieżących? Proszę bardzo. My mamy takie jedno pytanie. No proszę. Czy byłaby możliwość wpłynięcia w jakiś sposób na rozmawianie z właścicielem Wazmaru, to jest ten przewóz osób, bo oni tutaj dojeżdżają z moimi busami tylko do Stepnicy i oni mają co godzina w sumie, ale już dalej do Żarnowa czy trwa przez Mimowa nie ma żadnych dojazdów. Dzieci nie mają jak ze szkoły dostać, ludzie czy do lekarza, jest to problem. PKS-y są polikwidowane, są tylko dwa autobusy.
No, jest tragedia, po prostu jest tragedia. Bo przybusty, bus to ona dojeżdża tak. Tylko koło cmentarza tutaj, bo ma przystanek. I w żaden sposób nie można wyegzekwować od nich, żeby na przykład nawet dojechali do tego ruchu okrężnego. To jakieś oparty, a starsze osoby mają pretensje, że nie mają jak dojść nawet do lekarza. Jeżeli oni mogli ewentualnie, nie wiem, jakoś tam z nimi porozmawiać coś, żeby tą dodatkową, chociaż do Jarszewka. Jeżeli nie chcą do Wolina czy coś, to chociaż do Jarszewka, chociaż mi się wydaje. Proszę Państwa, wszystko decyduje ekonomia. Tak. Jeżeli właściciel firmy wasz ma. Tak, no ja wiem. Znaczy może źle zapisałem, ale wiem o którą firmę chodzi. Jeżeli właściciel, my oczywiście, ja napiszę tu pismo do niego, prośbę, przedstawię problem. Jeżeli on dojdzie do wniosku, że mu się to opłaci, to będzie jeździł. Jeżeli pojedzie do wniosku, że nie opłaci, no to nie będzie jeździł. No dzisiaj niestety rynek. Nie muszą być tak samo busy tutaj co godzinę, chociaż dwa nawet. A to w jakich godzinach było? W jakiej godzinie? Do 11. Jedna poranna jakaś. Tak to było teraz. Ale poranne. Ostatni jest z Goleniowa, tutaj wyjedzie, chyba 16:15 wyjeżdża z Goleniowa. 16:15 z Goleniowa. On wyjeżdża. I też, żeby jechał do. A to jest za późno już ten chyba. A do południa, do lekarza, to do południa jeden. Ale nie, to w godzinach do 11 godziny. 11:15 wyjeżdża ze Stepnicy do Goleniowa. Więc ten żuży zachodni. Bo jest tak, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15. Później jest przerwa. Później nawet się nie orientuje, o której. A z powrotem one też mają przerwę, bo jest zaczyna się 13:35 z Goleniowa, nie? Także w godzinach rannych najlepiej był takich od 9, co ten autobus zabrali, bo nie ma tego autobusu już. Jedzie Emil bus. Ale ten Emilus nie po prostu nie rozwiązuje problemu. A czemu nie rozwiązuje? No bo on staje koło cmentarza. Emilus? Nie wjeżdża. Nie wjeżdża. Zabronione. On nie wjeżdża w ogóle do miasta, bo oni tam jakąś opłatę chodzi i nie chcą. Mają razy wyznaczone. Żeby chociaż wystawał nawet na tym parkingu, co była stara fregata, to jeszcze by był jeszcze plus. Ten Emilus, ale on nawet tu nie chce. Było miejsce i tylko córka weszła, ja nie weszłam. Z tego co wiem, to ja wiem, z tego co wiem, bo moja żona nieraz jeździ tym Emilbusem do Szczecina, to zawsze dzwoni się. No to tak, to do Szczecina, bo inaczej nie zabierze. Miejsce jest, bo chodzi o Goleniów, o przystanek w Goleniowie. No tak, ale to my nie mamy na to wpływu, widocznie władze Goleniowa. Ale pan może by był zainteresowany chociaż dwoma kursami. No ale jeszcze raz pytam, o jakiej godzinie rano? O której? Do 11. Do? Do. Tylko 10. Tak, 9:00 godziny to by było najlepiej i... Jak przyjeżdżają, to widać tutaj, że czekają dość długo. No tak, ale wie Pani, jeżeli on ma jechać do Jarszewka i w Jarszewku zabierze jedną osobę albo wcale, no to wie Pani, to są praca kierowcy, kilometry, amortyzacja. To nie jest takie tego. Na telefon mogliby? Ale samo jest tym busem właśnie powrota. Goleniowa w tą stronę, tak samo. Jeszcze skończmy jeden temat. Około 10, a później po południu? Nie, bo za 23 jest PKS. Jeden autobus do Goleniowa jest. To on jedzie. Bo może w Golicach 16. Po 16 nawet. Bo to za 24 on jedzie na PKS do Goleniowa. Musiał sobie tam zobaczyć, jakby mi pasowało. No tak, tylko że wiecie. Chociaż to jest stale tak. Jeżeli o 15 z minutami jedzie PKS, to o 16 ten. 14. No dobra, my napiszemy tak, powiedzmy, że w tych obcych godzinach. Szczerze mówiąc, panie Boże, to nie będzie zadowolenie, że to było. Ja rozumiem, ale nie pani. To już tam tak jak 3 godziny mniej więcej pasują, no wiadomo, żeby... No nie wiem, no może jakoś by się udało... Ja nie jestem w stanie, wiecie, ja mogę tylko napisać i prosić w imieniu waszym i to jest wszystko, no. Co jeszcze pan chciał? Nie, no bo właśnie te wszystkie EMI busy, czy te inne Pamaru busy, one jeżdżą tutaj ze Stepnicy prosto przez Kąpy i tak dalej. Przez Gdyńsko praktycznie busów. Nie ma, no jedzie coś, ale jak tak samo jest o godzinie 14 był autobus PKS-u, dużo ludzi nie wracało do Gdyńska i dalej, zabraliby. Teraz jest o godzinie chyba 12 ostatni i potem jest tylko 16. Dzieci ja ze szkoły czekają. Czekają 3-4 godziny, bo na prosto. Wie pan, jeżeli by ten kurs, my wpisaliśmy z PKS-em, jeżeli ten i nam przedstawiono wyliczankę PKS-u,
o zabrany ten kurs. I wyliczanka była taka, że tym kursem jeździło dwie osoby, jedna czy a taki autobus leci. Nikt nie zamknie, wiecie, no dzisiaj jest rynek, nikt nie zamknie linii, nie zlikwiduje kursu, jeżeli mu to się opłaci, jeżeli by chociaż był w okolicach zera. A nie będzie dokładał. No nie zmuszę go, żeby dokładał do interesu. No. Ale można jakieś rezerwacje telefoniczne wtedy dokonać? Ja to tam jednak... No to burza. No. Ale wiesz, jakby dzwonili, że jadą, to on by wtedy wydłużył kurs. No to nie, wtedy rezerwacja na telefon. Właśnie Emil Busy na telefon, nie? Także może ten by się tam pokusił, jak i tak do tego dojeżdżał. Bo Emil po prostu kropi, może oni na tyle też. Jeden czas tam jedzie przez Wileńskie Kolanie, pół do 12, jedzie na Goleniu, no i później ten 16:15 też jedzie z Goleniowa przez Wileńskie. Ja teraz tak robię, że nie wiem, co proszę bardzo. Ja chciałabym Wam przekazać takie dwie organizacyjne sprawy. Pierwsze, po tym spotkaniu wszyscy jesteście Państwo proszeni do księgowości po odbiór PIT-ów, tak? Tak, żebyście nie zapomnieli. A druga taka ważna sprawa, że w ciągu najbliższych dwóch dni, dzisiaj, dniem dzisiejszym włącznie, sołec, które jeszcze nie oddały, nastąpi zbiór kosiarek, żółkowy wszystkich, w celach takiego przeglądu technicznego. I prosiłabym Państwa, którzy jeszcze właśnie nie oddali, będzie Pan Waldemar jeździł Wierzbicki i zbierał te kosiarki. Z tym, że proszę sprawdzić przed tym, jak oddacie tą kosiarkę, czy jest napisany numer ewidencyjny. Jeżeli on się starł, to proszę załączyć karteczkę, przykleić ją, dołączyć do tej kosiarki, żeby one się nie pomyliły później przy tym przeglądzie. I jeśli mieliście jakieś zastrzeżenia do pracy tej kosiarki, ponieważ uznaliście, że jakieś obroty są nie takie, czy nóż jest tamty, czy coś takiego, to żeby to też napisać tam w tym przeglądzie technicznym. I oczywiście... Bo tu chodzi o relacje, jakie się ma międzynóżnie. Normalnie, jeśli ja staram się być grzeczny i miły. Mało to tego, to warto być, dlatego że jestem na 100%. To jest tak. Że mnie załatwia na ryż. Z kuriera jak ja tam artykuł odnośnie. To wiadomo, że prawdopodobnie wygrzeje z tego biura. Proszę. A grzecznie załatwił. Proszę Państwa, proszę, Pani Sołtys ma tutaj coś jeszcze. Chciałabym Państwu przekazać, jeżeli Pan Wójt pozwoli, takie informacje nie ze strony Nowej Stepnicy, tylko z Kuriera Szczecińskiego i z Radia Szczecin o ostatnich artykułach dotyczących konsultacji społecznych, jakie były przeprowadzone w gminie. Nie wiem, czy Państwo znają ten temat i poznali to ze strony mediów, teraz, które się wypowiadają odnośnie odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich do jednego z mieszkańców gminy. Więc to chciałabym Wam dać. Nie będę tego komentować, tylko przekażę. I jeszcze jedna informacja, to jest do Waszej tylko wiadomości, może do przekazania mieszkańcom, więc jeżeli byście chcieli. I jeszcze jedna rzecz odnośnie wody, bo to jest bardzo drażliwy temat. Ja na przykład dalej codziennie używam wody z baniaków w domu ze względu na strach przed zdrowiem, o zdrowie moich dzieci, bo to są małe dzieci. Woda nadal jest, no powiedzmy, że ma nieodpowiednią barwę, bo to tak wygląda, ona jest brązowa. Ja cały czas się boję, co z tą wodą jest w związku z tymi dwoma zatruciami, które są. I tak jak Państwu mówiłam ostatnio, że złożyłam doniesienie do prokuratury na temat niedopilnowania obowiązków związanych z poinformowaniem mieszkańców na temat skażenia wody, to tu jest jeszcze informacja z prokuratury dotycząca wszczęcia śledztwa na podstawie tych dowodów, które dostarczyliśmy. Ja bym chciała, żebyście to wiedzieli, wzięli tą informację, jeżeli chcecie, przekazali mieszkańcom, tak samo jak my przekazujemy te inne ulotki. Proszę Państwa, ja chciałem się do tego dwa słowa dosłownie stosunkować. Jeżeli Pani Sołtys sobie przekaże i nie ma tutaj żadnego problemu. Ale proszę poczekać chwilkę. Wszczęcie śledztwa jest rzeczą jakby obligatoryjną. Poczekajmy na zakończenie śledztwa. Natomiast ja sam jestem bardzo ciekawy, znaczy może nie ciekawy, tylko to mnie bardzo interesuje, wynik tego postępowania prokuratury. Jeżeli chodzi o rzecznika
praw obywatelskich, tak? To my również dostaliśmy takie pismo od pana rzecznika, pani rzecznik, bo chyba pani jest. Tam od pracownika, nie od. I ja bym chciał, żeby pani wójt dwa słowa na ten temat powiedziała. Na temat tej odpowiedzi. Tak, tak. To znaczy odpowiedź otrzymał mieszkaniec Mieszkanka naszej gminy. Występując do rzecznika wcześniej, nie wiem nawet kiedy to było, bo to muszę zostawić. Występując, dlaczego w gminie prowadzi się konsultacje, a nie referendum i tak dalej. No i dlaczego te konsultacje, te karty, że są w takich pudełkach, noszą tak dalej. Otworzę dokładnie te treści. Przepraszam, bo puściłam. Mieszkaniec dostał odpowiedź po pewnym czasie, odpowiedź od rzecznika praw obywatelskich. Pani Mariolu, można panu wójtowi? Jest jeszcze. Czy zostanie? Jak zostanie, to proszę. No proszę bardzo. To pani. I rzecznik nie ustosunkował się w ogóle, nie napisał ani jednego słowa na temat referendum, na temat konsultacji społecznych. Nie wiem dlaczego, to już trzeba było pani rzecznik pytać. Wystąpił do GIODO, do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czy w temacie tych kart konsultacyjnych, nie kwestionując samych konsultacji, ale sposobów, czyli kart, że był podpis mieszkańca, prawda? W tym zakresie, żeby Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych po prostu zajął stanowisko. Czy naruszono przepisy, czy nie. Na razie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych do nas przynajmniej żadnego pisma nie skierował. Ja jeszcze tylko chciałabym jedno, bo rzecznik, pan Piotr Mierzejewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wyraźnie w radiu powiedział na zapytanie odnośnie konsultacji społecznych, że to niezgodne z konstytucją właśnie podpisywania kart i zmieniaj nazwiska, bo o to chodzi głównie, że to niezgodne z konstytucją i władze gminy nie mają prawa żądać od obywateli, aby w taki sposób ujawniały swoje dane osobowe. I o to chodzi, bo cały czas chodzi o to, że nie chodzi o konsultacje w swojej samej formie, w jakiej one są, tylko z racji podpisywania tych konsultacji. Z tym mieliśmy cały czas jakieś uwagi. Ja na samym początku, jak były przeprowadzane i prosił pan wójt o przeprowadzanie sołtysów tych konsultacji, to cały czas chodziło nie o to, że jest to forma konsultacji i noszenia do domu czy tego, tylko kwestia podpisywania tych konsultacji, bo to jest niezgodne z konstytucją. Tu też pan z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdził jednak to. No i teraz jest, no, wydaje mi się troszkę. Proszę panią, trzymajmy się faktów. Nie potwierdził. Nie potwierdził, tylko skierował zapytanie. Nie, nie, to jest w piśmie też w odpowiedzi, że są niezgodne z konstytucją taka forma. To sprawa interpretacji w szkole. Jak wszystko można szkićkać, odwrotnie postawić. Nie, no, ja zostawiam państwu do przeczytania, bo to pismo jeszcze przyniesie. Jeśli chodzi o podpisy na kartach, była o tym mowa tutaj, prawdopodobnie tutaj państwo sołtysi pamiętają. Sam zabierałem w tej sprawie głos, bo chodziło o to, prawda, czy te podpisy powinny być na tych kartach, czy nie powinno być. Ja się obawiałem jednej rzeczy, że to, jeśli by komuś bardzo zależało, jeśli nie będzie podpisu, to tych kart można dorzucić 50, 100, ile by się nie chciało i wszystkie będą do przyjęcia. Natomiast jeśli będzie podpisana przeze mnie karta, nikt tego nie zrobi, bo duplikatu nie będzie, prawda, nie? Można było wtedy, bo właśnie myśmy wtedy to roztrząsali. To znaczy, proszę państwa, może tak powiem. Rzeczywiście ja byłam, bo tam też są ciekawi, jakaś delegacja, pan wójt wysłał tam prawników, nieprawników i tak dalej. Rzeczywiście byliśmy w Tychowie. To znaczy identyczny sposób. Nie wyważaliśmy drzwi, że tak powiem. Tam tłumaczono nam, podpowiadano, pokazywano, identyczna karta. I rzeczywiście tutaj, co pan sołtys ma, i to nie tylko w Tychowie, proszę państwa, jeszcze zupełnie inaczej robili w gminie Wolgusz, dosyć jawnie w ogóle z PESEL-ami i tak dalej, ale to jest jeszcze. I tutaj na sesji, ponieważ na komisjach były te wątpliwości, my nie jesteśmy mądrzy na wszystko, proszę państwa, ani ja, ani pani wójt, ani w ogóle. Tutaj naprawdę chciałabym, żeby pani to zrozumiała. Ale ja rozumiem, że myśmy tego nie wyjaśnili i ja nie będę zrzucała, bo Tychowo mi tak odpowiedziała. Nie. No
zdarza się. Faktycznie zasięgnęliśmy opinii, widzieliśmy, przywieźliśmy, że tak powiem, to, co nam tam powiedziano tutaj na komisjach Rady, kiedy była ta karta przedstawiana jako załącznik do uchwały, były wątpliwości radnych rzeczywiście i tu mówili. Potem na sesji również, ale już na sesji zrobiliśmy drugą kartę. I ja tutaj nie to, że ja chcę zrzucić winę na radnych, proszę mnie zrozumieć, myśmy sami tak pomyśleli, no to może tak, no może rzeczywiście przedyskutujmy. I tutaj co pan sołtys mówi, że tu była na tej sali mowa. I to bardzo ważną sprawę pan w tej chwili podkreślił. Pomimo, że karty Rada postanowiła jednak nie będą podpisywane, bo właśnie już na tej stronie, proszę państwa, nieważne, że podpisywane, ważne kto liczy. Pani Mariola była w komisji. Niech powie, jak było liczone. Czy myśmy patrzyli, kto to podpisywał, jak zaznaczył. Nie było czasu, a ile nam zeszło. No proszę bardzo, z świadkiem niech powie, bo inaczej to by pewno nikt też nie uwierzył. Poza tym przecież uchwała Rady Gminy idzie do nadzoru prawnego wojewody. I nadzór prawny wojewody no, nie uchylił tej uchwały. To się działo wszystko w dobrej wierze. Nie po to, żeby wiedzieć, jak Kowalski czy Wiśniewski głosował, bo to jest nikomu do niczego niepotrzebne. No ale dobrze, no jest temat, prawda, który funkcjonuje. No i sobie znaczy, dzisiaj sobie jeszcze nie podejrzewam, na temat, proszę pani. 555 osób podpisało wniosek z prośbą o referendum. No to nie jest podgrzewanie, tylko to jest wola mieszkańców. Patrzcie. No ale panie referendum, no na po co to potrzebne? Ale przecież pani robi taką minę, wie pani, niewinną, wola mieszkańców. Ale pani sobie zdaje sprawę z tego. Podpisało referendum, więc dlaczego Rada odrzuciła wniosek o referendum? No pytanie jest, dlaczego? Nie może być referendum. Aha, może, no dobrze, no to zostajmy przy tym. Ja uważam, że po prostu większość się wyraziła tymi właśnie podpisami i tymi krzyżykami na tym, więc ta mniejszość, czy to będzie, nie musi być 500. 500 bo tylko zmusiłam wolę o referendum. Tak, w mniejszości. No i co to znaczy? Czy ta reszta musi nie podporządkować tej mniejszości? Ja no w końcu, przepraszam, najmocniej podpisy były sprawdzone przez urząd. Nie. Ale jeszcze mogę. Więc ja uważam, panie Burmistrzu, że po prostu nie chciał głosować, powiedział, że ja nie będę głosował. Nie, nawet nie wiedzieli, co podpisał urząd. Ale pewnie tak. Odmówili przyjęcia karty, ja tam napisałem na boku. Odmowa przyjęcia karty, bo ma takie prawo. Ale ja chciałam, że mimo wszystko, dobrze jest to, że wśród sołtysów zawrzało dzisiaj. I uważam, że przy zbieraniu nawet podpisów referendum to tutaj jest też Maryń Mosz chodził i mówił, że nie może być takiej sytuacji, że wójt kandyduje, nie możesz kandydować po raz czwarty, piąty, kończy mu się już kadencja wójta i teraz koniecznie musi zostać burmistrzem, bo tak chce i dlatego chce to miasto. Ale o tym pani Piotrze komisarz będzie pisał. Wiesz, co jest Maryna, nie musisz mówić pani od dzisiaj, chyba że chcemy przyjść za 100% na to. Nie, bo dlatego, że dzwonią później ludzie do mnie i mówią, słuchaj, ale ja podpisałam tobie coś, co Janek podważa. Ja mówię, niczego nie podważyłem, niczego nie podważył nikt, bo jeżeli tylko kadencyjność u nas w Polsce obowiązuje tylko prezydentów państwa, nikogo więcej. I tak się zbierało podpisy i tak się smarowało wszystkich po kolei i kogo. Trzeba się powiedzieć, jak były zbierane podpisy konsultacyjne. I do dzisiejszego dnia. Jeżeli pani dalej sobie uważa, że pani taką rewelację robi i jedna, druga pani i ktoś tam jeszcze wam pomaga, że robicie taką furorę, pisząc w internecie właśnie takie fajne rzeczy na nasz temat. Czy sobie ktoś tam... Ale ja nie pomogę, jak pani mówi, więc lepiej... Ja do pana odpowiadam i proszę z nami nie naskakiwać. I naprawdę, po raz kolejny chciałabym, żebyście przestali pisać. Proszę państwa, proszę na mnie nie naskakiwać. Czy są... Panie wójcie, ja jako nieuzależniona od internetu i wielu innych rzeczy chciałabym jeszcze spytać z zupełnie innej beczki. Mieszkańcy Stepniczki wnoszą o wniesienie skargi z urzędu na opieszałość poczty.
bo z, no, z wielu powodów jeszcze musimy z nimi współpracować, ale tego już nie można nazywać współpracą. Poczta wczoraj no, przywołano, żeby porządek, który zaprowadziła pani Danusia, która sprawowała się znakomicie, została przeniesiona do Goleniowa i praktycznie odtąd ten bałagan się zaczął. W tej chwili pani Danusia próbuje ratować sytuację. Wczorajsza poczta, jaka została dostarczona, to jest poczta z grudnia. To są rachunki, to są faktury, które powinny być ujęte przynajmniej w kosztach i to już w tej chwili nie ma możliwości takiej. Ja bym na to powiedział, że jestem na skrusu, proszę tam się nadana poczta 11 stycznia w Wolinie. Ja miałem prośbę, Maria, miałbym prośbę taką. Pójdźmy jeszcze do mnie, do góry, to przejrzymy wspólnie, żebym ja miał dane, nie? Żebym mógł proszę po prostu... Proszę bardzo, zgadzam na dane tak. Dnia 22 grudnia, wczoraj w rok, dostarczony dokument ważny, bo ubezpieczeniowy na ten z Oleśnicy Śląskiej 12 stycznia nadany, wczoraj trafił do rąk, a już trzeba było skorzystać z pomocy lekarza. No, to są właśnie problemy, które powinniśmy rozwiązywać. Ale to urząd z Goleniowa, urząd poczty z Goleniowa. Ja wiem, no wiem też. No ja się niedawno... Wyraźnie mówi, że w tej chwili wywleka to, co już zalega, przegląda, a to, co nadal się odkłada, to już jest inna rzecz. Aha, bo ona gdzieś tam pracuje przy sortowaniu, czy jak? Nie została tutaj na ten moment przywrócona, żeby ratować sytuację. A, przywrócona. Bo nie chcą najprawdopodobniej kogoś nowego znowu, żeby się uczył ludzi, że tak powiem, bo inaczej nie można nazwać. No bo wiem, że ktoś się zwolnił. Panią Danusię, to jest, znaczy to jest jej dodatkowa praca, bo w Goleniowie pracuje, a tutaj ratuje sytuację. To pójdziemy jeszcze, ja sobie spiszę tam ten, żebyśmy razem uzgodnili ewentualną treść tak, tego pisma. Proszę Państwa, to cóż, dziękuję bardzo. Dziękuję. A, Jezu. Przepraszam. Mówię praktycznie nie o tym, co trzeba zrobić. Panie wójcie, ja chciałabym jeszcze zapytać, czy da się pogodzić te dwie rzeczy. Brak prądu, a obecność wody. Bo znawcy twierdzą, że gdyby zamontowano agregat na hydrochłodni, to tego problemu nie byłoby. No właśnie, tylko że to chyba nie są znawcy, bo problem polega na tym, że gdybyśmy zamontowali agregat na hydrochłodni, to wtedy mamy natychmiast problem z fekaliami. Bo będzie prąd, nie? Bo znaczy będzie woda, nie? Agregat uruchomi pompy, bo to nie potrzeba wielkiej mocy, no gdzieś tam 32 kW czy 30 on uruchomi i pompy pociągnie. Pompy dadzą wodę do sieci, ale niestety nie będą chodziły przepompownie, fekali. I w tym momencie no, trudno będzie ludziom wytłumaczyć, że jest zapobiec, że jest woda w sieci, w związku z tym wam nie wolno używać sanitariatów. Nie? I tak, mamy natychmiast. Oskarżają, przecież ulegają, awarią piece, no tak, urządzenia. Tak. I natychmiast mamy powódź, ale niestety złożoną z fekali. I dlatego to nie jest możliwe do zrealizowania. Nie są zapytania, więc no. Też tutaj, bo. Ja wiadomo, że to jest w intencji wszystkich. I jeszcze pozostaje aktualny temat naprawy dróg. Ja tutaj nawet zapisałam sobie numery 302, 304, to są te wewnętrzne, polne drogi. Droga nr 162 w obrębie Stepniczki i konkretnie chodzi o poszerzenie, bo tam w jakimś sensie te drogi zostały poszerzone, gałęzie poprzycinane, ale niewystarczająco, bo w tej chwili sprzęt jaki posługują się rolnicy, to jest sprzęt o szerokości ponad 4 metry i no ludzie praktycznie sobie wjeżdżają na pola, żeby ominąć. No problem polega na tym, że to co mogliśmy, tośmy wyczyścili. Gałęzie, krzaki, próbujemy tam w miarę posiadanego materiału łatać te dziury na tej drodze i tam jeszcze ten materiał będzie przywieziony między innymi z rozbiórki budynku w Kopicach. Natomiast z tymi drzewami to jest problem, bo te drzewa, ja kazałem sprawdzić, krótko mówiąc, pani Zdzieszyńskiej, czy one nie rosną na działkach prywatnych już. Czy nie rosną poza działką drogową. No bo to są potężne, grube drzewa, które trzeba byłoby wyciąć.
Więc tu jest problem. To jest problem. Poza tym wycięcie takiego grubego drzewa no, spowoduje, no, starosta nałoży na nas koszty. I to koszty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Tak, ale to trzeba się rozeznać, zorientować po prostu i no, droga przejezdna też być musi. Bo... No tak, tylko że można dojechać może od strony Miłowa, można dojechać od strony Stepnicy, od Betonówek. No są do tego miejsca, do tych pól, konkretnie no, tam są dwie osoby, no są możliwości dojazdu również z drugiej strony. No byłoby chyba nie bardzo po gospodarsku, gdybyśmy wycinali zdrowe drzewa i jeszcze płacili za to na przykład 50-60 tysięcy złotych, jeżeli istnieje możliwość dojazdu z innych stron. Ale to jest taka odpowiedź na gorąco, nie znam wyników. Tak, no proszę o rozpatrzenie właśnie. Czy jeszcze coś? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo.